Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do biblioteki. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, udostępniać, pobierać i publikować pod warunkiem zachowania warunków licencji i zgodnie z zasadami wykorzystania wolnych lektur, które znajdziesz na naszej stronie wolnelektury.pl. Rozdział pierwszy Dwór to był stary, ze starym, dużym, niskim, białym domem, ze starym, wielkim, cienistym ogrodem, z dziedzińcem rozległym, zasadzonym drzewami, krzewami, kwiatami. Dwór to był poleski, więc dookoła i z bliska otaczały go stare, głębokie i wysokie lasy. Od tego dworu niedaleko błękitniał na zielonych łąkach pas wody. Niegdyś tu dla celów handlowych wykopany, i niewiele dni minęło, odkąd partia powstańcza pod wodzą Romualda Trauguta przebyła ten kanał królewski i pogrążyła się w głębokości tych starych, wysokich lasów. W pochodzie swym dla wytchnienia i posiłku, zatrzymała się była w tym dworze, a wkrótce potem, o sinym brzasku jednego z pierwszych dni czerwcowych, Mieszkańcy dworu zbudzeni zostali nadpływającym ku domowi szumem głosów ludzkich, stententu kopyt końskich, sturkotu wozów złożonym. Wojsko nadchodziło. Miało zapewne w ślad za partią pogrążyć się w głębie ciemnego lasu, lecz przedtem jeszcze zatrzymać się w tym miejscu, które tamtej posiłku i odpoczynku udzieliło. Nie wszyscy jednak we dworze spali. Bo zanim czarny w brzasku porannym sznur ludzi i koni ku bramie dziedzińca się zbliżył, dwaj młodzi mężczyźni z domu wybiegli i bardzo śpiesznie skierowali się ku miejscu, gdzie u sztachet otaczających dziedziniec stał osiodłany koń. Biegnąc, zamieniali się krótkimi słowami: Czy wielu ich jest? Niewielu. Rota piechoty, Secina lub dwie kozaków. Widziałeś dobrze? Oho! Z tego dachu i przez lunetę można by prawie ich przeliczyć. Były to więc czaty, z lunetą na najwyższym z dachów dworu, czuwające. Sprawiał je młodzieniec dwudziestokilkuletni, niewysoki, lecz silnie i zgrabnie zbudowany, w ruchach i mowie niezwykle żywy. Drugi, równie młody, ale wątlejszy i powolniejszy, był właścicielem tego dworu. Obaj nie znajdowali się tam w ciemnych głębiach lasu, dlatego że obecność ich tu właśnie była potrzebna. U samego już osiadłanego konia dopadła ich młoda dziewczyna, zaledwie w bielizny poranne ubrana, z rozrzuconą na plecach gęstwiną długich włosów. – Olesiu! – krzyknęła. – Tylko ostrożny bądź, proszę cię, w ręce im nie wpadnij. Chłopak z nogą w strzemieniu zaśmiał się świeżo młodzieńczo. Ha, czy myślisz, że jak zając jednym okiem na koniu spać będę? Dziewczyna zaśmiała się także. Zmiłuj się, otwieraj dobrze oczy i uszy. W śmiechu jej i głosie drżały łzy. Z konia już podał jej rękę. Bądź zdrowa, nie lękaj się. Przeniesie mnie mój piorun choćby przez piekielne drogi. Właściciel domu mówił śpiesznie. Najgorsze to, że lasu dobrze nie znasz, gdy wyjedziesz z obozu o pół wiorsty, dwie drogi będą. Wiem, wiem, już mówiłeś. Jedna na prawo, druga na lewo. Pamiętaj wziąć się na lewo. Gęstwina tam zaraz będzie i za nią moczar, który okrążysz. Pamiętaj, drogą na lewo. Tą, co na prawo, oni iść będą. Niewątpliwie. Bylebym się nie spóźnił. Oho, zabawią tu. Wszakże rewizja. A, prawda. To potrwa długo. Wypuścił konia bocznymi wrotami dziedzińca na drogę przez drzewa przysłoniętą i bliskim kresem dotykającą lasu, a brat i siostra śpiesznie zwrócili się ku domowi, którego drzwi na ganek obszerny wychodzące cicho i szczelnie za nimi się zamknęły. W tej samej chwili czoło nadchodzącej kolumny wojskowej dotykało już szerokiej bramy dziedzińca, i nad otaczającymi go sztachetami wzniosły się w sinych błękitach świtania czarne ostrza kozackich pik. Po niewielu minutach dziedziniec napełnił się tłumem ludzi, koni i wozów. Z wozów z karabinami na ramionach zsiadali żołnierze. Gdy wśród szumu, krzyków i poruszeń ludzkich donośnie rozlegały się rozkazy dowódców, i przed każdym oknem oraz przed każdymi drzwiami domu stawał na koniu w wysoką pikę uzbrojony kozak. Otworzyło się jedno, drugie, trzecie okno domu, wyjrzały przez nie i wnet ukryły się głowy kobiece i męskie. Rozwarły się ciężkie staroświeckie drzwi naganek z czterema grubymi słupami wychodzące i na czele kilkunastu żołnierzy uzbrojonych. W obszernej sieni przez młodego gospodarza spotkani weszli do domu dwaj oficerowie. Rewizja. Szukali broni, kul, prochu, ludzi ukrytych, papierów zabronionych, odzieży podejrzanej, wszelkich śladów i dowodów współdziałania i współczucia z tymi, za którymi niebawem udać się mieli w tajemnicze i nienawistne im głębokości leśne. O współdziałaniu i współczuciu wątpić nie mogąc, szukali śladów ich i dowodów, może też dla siebie samych jakichś wskazań i świateł, a nie znajdując, coraz głębiej, coraz popędliwiej rozkopywali, rozkruszali, rozorywali dom. Z ust oficerów wypadały zwracane do żołnierzy rozkazy: Oderwać podłogę, rozbić zamek, porozrywać pokrycie sprzętów. Wysypywać ziemię z wazonów, przebić ścianę, która przy uderzeniu wydaje dźwięk głuchy, wysadzić drzwi, od których klucz kędyś zaginął. Stukały młoty, rozlegały się i w coraz większą wrzawę wzrastały grube głosy. Spod ciężkich butów, spod odrywanych posadzek, z rozdzieranych ostrzem pałaszy materii wzbijały się pod niskie sufity pokojów krztuszące i żółte kurzawy. Obrazy ze ścian padały na szczątki sprzętów. Ktoś kolbą strzelby uderzył w zwierciadło, które z trzaskiem błyszczące okruchy po ruinach rozsypywało. Ktoś inny z grubym śmiechem rozbijał dach fortepianowy, aż roztrzaskiwał się na drzazgi i klawiatura wydawała pod ciosami przeraźliwe krzyki i zgrzyty. U okien waliły się na oderwane części posadzek wysokie oleandry, begonie, kalie pozbawione ziemi. W której wzrastały. Wszystko to sprawiali żołnierze zrazu w milczeniu i tylko rozkazom dwóch oficerów posłuszni, z coraz głośniejszymi wybuchami głosów rozjątrzonych albo drwiących, z coraz zamaszystszymi rozmachami ramion, ubranych w grube i grubymi, błyskotkami połyskując rękawy mundurów. Oprócz tych, którzy za przywódcami swymi tu weszli, Wsuwać się zaczęli inni, zrazu wahający się i cisi, potem coraz głośniejsi i śmielsi. Tu i ówdzie, w pewnym oddaleniu od oficerów, wybuchać poczęły grube śmiechy. Te i owe usta przeżuwały przysmaki we wnętrzach sprzętów znajdowane, gdy głodne oczy z połyskami chciwości biegały po kątach i sprzętach pokojów, upatrując pożądanych łupów. W powietrzu czuć było rozpoczynającą się swawole żołdactwa. Nie poskramiali jej, nie zdawali się jej spostrzegać dwaj oficerowie. Byli to ludzie zupełnie do siebie niepodobni. Setnik kozacki z wysmukłą postacią urodziwego młodzieńca, ze smagłą cerą i kruczymi włosami południowca, ruchy miał spokojne i usta najczęściej milczące. Niekiedy tylko pod czarnym wąsem uśmiechnięte ironicznie lub od złudzenia skrzywione. Ogniste oko jego odrywało się często od rozglądanych miejsc i przedmiotów, a biegło tam, kędy przesunęła się suknia kobieca, szczególnie tam, gdzie u boku siwej kobiety w czarnej sukni ukazywała się piękna biała dziewczyna ze łzami nieruchomo stojącymi w błękitnych oczach. Starszy rangą i wiekiem dowódca Roty Pieszej, już może czterdziestoletni, dość wysoki, ale pleczysty i ciężki, o grubych członkach ciała i grubej, choć dość kształtnej twarzy, blondyn, z czołem bielszym od policzków ogorzałych i rumianych. Objawiał w poruszeniach mowie w wydawanych rozkazach popędliwość tak gniewną i gorliwość tak głośną, ruchliwą, zawziętą. Że zdawały się go one wprawiać w chwilowe obłędy. Były chwile, w których własnymi rękoma wyrywał ze sprzętów zamki, rękojeścią szabli ostukiwał podłogi i ściany, biegał, miotał się, krzyczał, wydając coraz nowe i coraz surowsze rozkazy. A siwe źrenice jego pod rudawymi brwiami nabierały obłędnych niepokojów i połysków. Często też niespokojne te oczy z wyrazem niemych zapytań. Zatapiały się w obojętnej i niekiedy tylko ironicznej lub znudzonej twarzy młodszego towarzysza. Zdawały się one wtedy do twarzy tej wołać: czy widzisz, czy spostrzegasz, patrz, czy nie wszystko, czego potrzeba, więcej niż potrzeba, więcej niż ty czynisz, ja wierny służbie, gorliwy. Na dziedzińcu rozległ się. A raczej wśród gwaru obozującego wojska, jak grzmot, potoczył się ogromny wybuch krzyków i śmiechów. Młody gospodarz domu w okno spojrzał i zwrócił się do oficerów. Panowie, rzekł, żołnierze kufy z wódką zgorzelnianego składu wytaczają. Tak sztoż? z pogardliwym na mówiącego spojrzeniem ostro zapytał kozacki setnik. Młodzieniec odpowiedział: Upijają się. A ludzie pijani palą i zabijają. Zastanawiali się chwilę w milczeniu, po czym z ust kozaka z przeciągłym syknięciem wypadło słowo. „Puść”. Ale tym razem na twarzy popędliwego i krzykliwego kapitana ukazał się wyraz wahania i niepewności. Do ucha prawie rzucił towarzyszowi pytanie. Jak myślicie, zabronić? Może być płocho, tam. Palcem poruszył ku stronie, w której za oknami widniał las. Kozak z uśmiechem na czerwonych ustach odrzucił. — Puść! Pijut! Mołotcami stanut! Za lasem słońce już wschodzić musiało, bo nad różaną wstęgą jutrzenki wystrzeliło na pogodne niebo kilka smug złotego światła. Rewizja w domu była skończona. Pozostawał ogród rozległy, cienisty w którym więcej jeszcze niż w ścianach domu rzeczy i ludzi ukrywać się mogło. Oficerowie ze znaczną liczbą żołnierzy obu broni udali się do ogrodu. W pokojach domu zapanowała swawola. Z krzykami i śmiechami żołnierze wypróżniali wnętrze sprzętów i naczyń, zawartość ich ukrywając w odzieży lub wyrzucając przez okna strzaskiem otwierane na otaczające dom trawy i kwiaty. Teraz prawie wszystkie te grube usta coś jadły albo piły i wszystkie ramiona były czynne, rozmachane, wzajem ze sobą mocujące się, wyprężone albo chwytne. W tupocie stóp ciężkich rozlegały się trzaski i brzęki rzeczy łamanych, rozbijanych, z pomiędzy śmiechów i swawolnych krzyków wybuchały niecne słowa karczemnych przekleństw i łajań. Trwało to dość długo. Po czym wnętrze domu opustoszało A w zamian na dziedzińcu wrzał wrzaskliwszy i swobodniejszy gwar Czuć było, że w mrowiącym się tam tłumie ludzi Więzy zazwyczaj go opasujące rozluźniać się i pękać poczynają Że siły jakieś wewnętrzne, nieposkromione gaszą w nim pierwiastek człowieczy A ze sfory spuszczają zwierzęcy Sił tych dwie było palący wnętrza klatek piersiowych trunek i budzący rozjątrzenie widok bliskiego lasu. Gdybyż to było pole otwarte, jasne, pospolite, wszystkim widzialne i uznane. Ale ta ściana tajemnicza, ta zagadka, te nieznane drogi wśród śmierci niewidzialne zaczajonej w mrocznym cieniu, w gęstwinach dla wzroku nieprzebitych. Łaskotało to piersi i rozogniało mózgi zadymione oparami wódki. Słońce wzeszło za lasu i stanęło nad nim tarczą wypogodzoną złotą. Część dziedzińca zajmował natłok koni osiodłanych i zaprzężonych dowozów. gdzie indziej pod starymi lipami i topolami broń w kozły złożona tworzyła wały żelaznymi ostrzami najeżone. Promienie słońca wesoło igrały na powierzchni bagnetów i figlarnie mrugały w oczach karabinowych lów. Na trawnikach i na zdobiących je klombach kwiatowych blask słońca wybielał do śnieżystej białości koszule żołnierzy, którzy z mundurów rozebrani, mniejszymi lub większymi tłumikami leżeli dokoła kotłów, zważącą się strawą i dokoła kuf wysokich, napełnionych wódką. Kotły wybuchały gęstymi kłębami pary, a kufy wonią, która gasiła w powietrzu jaśminowe i rezedowe zapachy. U stóp rozkwitłych krzaków jaśminowych i różanych tęczowymi blaskami iskrzyły się szczątki porozbijanych szkieł i kryształów. Mnóstwo rąk ciemnych niosło ku ustom pełne trunku naczynia, aby je potem rzucać na podeptane trawy i kwiaty, gdzie subtelne i wyrzeźbione rozsypywały się rojami brylantowych iskier. Jeziorem wyiskrzonym, zbałwanionym, pełnym groźnych pomruków, nad którymi wzbijały się swawolne pogwizdy i pokrzyki zdawał się być ten dziedziniec szeroko rozłożony przed domem niskim długim białym ze wszystkimi drzwiami i oknami szeroko rozwartymi i ukazującymi wnętrze zburzone pełne żółtej kurzawy i nierozpoznawalnych form rzeczy zrujnowanych i zbitych na ganku zaś o jeden ze słupów ganku oparty plecami stał młody gospodarz domu pośród żołnierzy, którzy trzymali w rękach strzelby z osadzonymi na nich bagnetami. Na warcie tu postawieni otoczyli tego, ku któremu pchały ich ciemne instynkty. Przez moment niebezpieczeństwa obudzone i wzbudzone. Wypity trunek zaczerwieniał ich policzki i rozżarzał źrenice pod groźnie marszczącymi się czołami. Z ust padały słowa gruźb, przekleństw, natrząsań się, łajań, coraz głośniejsze, grubsze, i wśród coraz zapalczywszych rozmachów, ramion coraz szybciej poruszały się w rękach bagnety. Wysmukły młodzieniec stał wśród tej groźnej wrzawy nieruchomy, z bezbronnymi ramionami skrzyżowanymi na wątłej piersi, ze wzrokiem wbitym w ziemię. Trochę płowych włosów spadło mu na pobladłe czoło. I kropla krwi wystąpiła na cienką wargę, wśród męki przygryzioną. Na mękę tę składały się uczucia rozmaite. Oczy gorzały mu z spuszczonych powiek gniewem, tym krwawszym, że niemym, bo do milczenia zmuszonym przez własną niemoc i bezbronność. W zamian dwie wciąż ku niemu przeciskające się i wciąż przez żołnierzy odpychane kobiety były całe trwogą, Tą trwogą szaloną, która oczy rozszerza, wszystką krew rzuca do serca, nogi wprawia w drżenie. Gdy coraz zwężało się i zaciemniało otaczające młodzieńca koło żołnierzy i bagnetów, siwa kobieta w czarnej sukni z wysiłkiem nadludzkim przedarła się ku synowi i odpychana, ramionami objąć go nie mogąc, roztaczała je za nim jak drżące skrzydła, które to opadały. Grubiańskim pchnięciem w dół strącone, to podnosiły się znowu, gdy usta targane konwulsją po strachu wyszeptywały jedno tylko wciąż jedno słowo. Zmiłujcie się, zmiłujcie się, zmiłujcie się. Nagle przeraźliwym głosem krzyknęła: Zabijają. Bo kilka naraz bagnetów już ostrzami oparło się o pierś i skrzyżowane ramiona młodzieńca. Lecz w tejże chwili piękna dziewczyna w białej, porannej odzieży wysoka i silna, przedarła się przez las uzbrojonych ramion i obu rękoma chwytając mordercze bronie, usiłowała od piersi brata je usuwać. Nie zdołałaby tego dokonać, lecz rozsypały się jej od głowy do kolan niedbale przedtem zwinięte włosy złote. I z szerokich rękawów odzieży wychyliły się przed ramiona jak alabaster białe. Kilka grubych głosów śmiać się i wołać zaczęło: E! Krasotka! Bieleńka ja! Prelest! Kakaja pagodi Dostanie się i tobie. at odstąpiś, a to pocałuję. Wtedy stało się coś nadzwyczajnego. Siwa kobieta w czarnej sukni jak ptak zleciała z ganku i leciała przez dziedziniec ku ogrodowi, z rozpostartymi ramionami, z twarzą jak chusta białą z jednostajnym, wciąż ustawicznym, coraz głośniejszym wołaniem. Gdzie kapitan? Gdzie kapitan? Przed tym krzyczącym widmem rozstępowały się lub uchylały z drogi gromady pijanych ludzi. Aż u wejścia do ogrodu, przed dwoma nadchodzącymi oficerami, stanęło i ze splecionymi u piersi rękoma powtarzać, zaczęło po wiele razy nieskończenie. Panie kapitanie, moje dzieci, moje dzieci. Teraz i oni już zdala dostrzegli. Rozpalone od trunku i wzburzonych namiętności twarze żołnierzy, ostrza bagnetów ze wszech stron skierowane ku opartemu o słup ganku młodzieńcowi, piękna dziewczyna cała w splątanych włosach, szarpiąca się w ramionach rękawami munduru okrytych. Dwaj różni ludzie, dwa różne wrażenia. Po smagłej twarzy kozackiego setnika przeleciały błyskawice uśmiechów swawolnych. I srogich. Czerwone usta niedbale rzuciły do towarzysza słowa: Nicze w o siebie baryśnia! Stoi truska go soldata! Ale dowódca roty pieszej słów tych nie słyszał. Szerokimi ramionami jego wstrząsnęło drgnienie, i krew falą gwałtowną rzuciła się mu do bielszego do policzków czoła: Ech, mi! Napiliś! je budziec! Wykrzyknął i z twarzą, na której gniew walczył z przestrachem kroku przyspieszył. Przyspieszał go ciągle, aż biec zaczął. Biegnąc, spadł na schody gankowe i zaryczał. Boryczenie to było raczej niż krzyk. Grzmot to był głosu przeciągły i wyrzucający z piersi grad wyrazów obel żywych i grożących. Jedną ręką pałasz z pochwy do połowy wysuwając, drugą ku dziedzińcowi wyprężał. Precz, precz, precz do wozów i koni, gotować się do odjazdu. Minuta, dwie minuty i ganek opustoszał. Po twarzy kapitana ściekały strugi potu. Ocierał je chustką, mrucząc jeszcze niezrozumiałe połajania i przekleństwa. Wzruszenie, którego doznał, i wysiłek, którego dokonał, musiały być wielkie. Siwa kobieta, kryjąca dotąd u czarnej swej sukni wzburzoną i rozpłakaną twarz córki, zbliżyła się teraz do człowieka, który uratował życie i cześć jej dzieci. Drżąca jeszcze i jak papier blada szepnęła: Dziękuję. On burkliwie zamruczał: Nie zacz to, nie zacz to. To moja powinność. Potem ruchem porywczym zwrócił się do młodego gospodarza domu. I głosem szorstkim, ale nie podniesionym, niegniewnym mówić zaczął. Oj, wy bezumcy, co wy narobili? Ot nieszczęście. Ale sami, sami, sami wy winni bezumcy wy. Ślepcy, obłąkańcy. Wstrzymał się. Obejrzał za siebie i ujrzawszy, stojącego w pobliżu setnika kozaków, na niego i innych zawołał aby żołnierze gotowali się do odjazdu, aby za minut dziesięć byli na wozach i na koniach, rozkazywał. Setnik niższy rangą podniósł rękę do czoła, salutował, lecz w celu spełnienia rozkazu nie odszedł. Kobieta zaś w czarnej sukni, już nieco uspokojona, znowu do kapitana przemówiła: Panie, uratował pan dzieci moje od rzeczy strasznych. Pragnę wiedzieć, komu wdzięczność jestem winna. Jakie jest pana nazwisko? Rzecz dziwna, słowa te głosem łagodnym i od wzruszeń doznanym drżącym wymówione jakby czymś twardym czy ostrym w kapitana ugodziły. Znowu pod suknem munduru zatrzęsły się jego szerokie ramiona i znowu fala krwi aż po brzegi płowych włosów zalała mu czoło. Z ponurym błyskiem oczu szorstko i szybko odrzucił. Nacz to wam moja familia? Co wam do tego? Setnik Ozacki zamiany słów tych słuchał. Miał na ładnej, smagłej twarzy uśmiech zagadkowy, i przez ogniste oczy jego, utkwione w twarzy kapitana, przemknął błysk zjadliwego szyderstwa. Potem znowu przed starszym rangą towarzyszem stanął w wyprostowanej postawie z ręką do czoła podniesioną: Mam honor donieść, że żołnierze strawy jeszcze nie zjedli. I że należy się im. Na konie wsiadać, do wymarszu. Słyszać! Krzyknął kapitan i setnik z ganku zawołał. Na koń! Marsz! Kapitan na gospodarza domu ani na dwie stojące przy nim kobiety nie spojrzał. Czapki jednak posępnie w ziemię patrząc uchylił. Ciężkim krokiem z ganku zszedł i na przygotowanego mu konia wsiadłszy. Zwolna pomiędzy ruszający się tłum żołnierzy wjechał. W kilka minut potem dziedziniec był już pusty. Jeszcze jakiś zapóźniony wóz szybko pod stajniami przejechał. Jeszcze za sztachetami, za budynkami przebiegły jedne, drugie straże kozackie, z posterunków zjeżdżające. Jeszcze od oddalającego się i sznurem na drodze wyciągniętego wojska dochodził poszum głosów ludzkich. Z turkotem wozów i tententem nóg końskich zmieszany. Ale dziedziniec pusty był. I nie było w nim nikogo oprócz zdeptanych muraw, połamanych krzewów i kwiatów, błyszczących okruchów, porozbijanych naczyń, kałuż rozlanego trunku i podnoszących się nad tym wszystkim smrodliwych, ohydnych wyziewów. Piękna dziewczyna z roztarganymi włosami i nabrzmiałą od płaczu twarzą rzuciła się ku matce, ręką na las wskazując. Mamciu, oleś tam! I oni tam poszli! W ręce im wpadnie, zabiorą. Może zabiją. Rozdział drugi Aleksander Awicz miał lat dwadzieścia pięć. Budowę ciała kształtną i silną, wyraziste rysy twarzy i wśród smagłej cery ciemnego blondyna piękne szafirowe oczy. Przed rokiem wrócił ze stolicy państwa, gdzie ukończył jakieś nauki wyższe do swej niedużej lecz ładnie pomiędzy las i jezioro rzuconej wsi rodzinnej w której zamieszkał. W rodzinie i szerokiej okolicy nazywano go wesołym olesiem. Słusznie go tak nazywano, bo i teraz nawet gdy obóz powstańców opuścił, a w drodze którą miał przed sobą spotkać go mogły niebezpieczeństwa poważne, na twarzy jego ocienionej daszkiem małej czapki Malowało się gorące, wezbrane mową obfitą i uśmiechem wesołym, wybuchnąć gotowe życie. Rad był, że pomyślnie i w porę spełnił włożone na niego zadanie. Rad był z tego, co widział i słyszał w obozie. Z upału uczuć, który rozlał się po świecie i gorącym strumieniem wlewał się mu do piersi. Z różnorodnych nadziei, które w tej piersi wygrywały radosne hejnały. Z tej pięknej dziewczyny, która dziś od dnia brzasku żegnała go z trwogą serdeczną, ze swoich lat 25, z wielkiego koła tworów świeżych, wonnych, cichych, które go otaczało, gdy na swym ulubionym koniu wąską drożyną leśną jechał. Są natury ludzkie podobne do wód stojących, które wszystko, co je otacza, odbiją w postaciach sennych, mdłych, nudnych, martwych, i takie. W których, jak w wartkich potokach, świat rozłamuje się na tysiąc świetlistych, barwistych obrazów, na tysiąc ognisk tryskających promieniami i tęczami. On miał naturę wartkiego potoku. Świat tysiącem czarodziejskich widzeń odbijał się w jego silnej młodości i wrażliwym sercu, krzesząc w nich wesołość. Widzeń rozwiać i wesołości zgasić, życie czasu jeszcze nie miało. Las w to letnie przedpołudnie cichy był i chodziły po nim tylko szmery lekkich wiatrów. Drożyna w długich zakrętach biegła pomiędzy leszczynami, spośród których ciekawie wyglądały białe i żółte oczy kwiatów. Ogiętkie pręty leszczyny i jej chłodne liście ocierały się boki konia, który czasem wesoło parskał. Nad leszczynami daleko wzwyż i w głąb wzbijały się iglaste i liściaste drzewa. Żywica pachniała, ptaki szczebiotały pośród drzew. Po głowie jeźdźca przewijał się różaniec myśli, którego każdy paciorek miał inną barwę i z coraz innej strony trącał o serce. Dobrze tam dzieje się w obozie, zuchy chłopcy! Jak oni dzielnie te wielkie trudy i niewygody znoszą, jak nie żałują niczego, co porzucili, nie tracą zapału i odwagi! Tego też w ręku trzyma ich naczelnik: ciągłe musztry, ćwiczenia i karność. Przecież tam już dla kogoś nieposłusznego dół byli wykopali i rozstrzelany miał zostać, tylko mu inni wyprosili życie. Co za człowiek, jak stal hartowany, a czasem tkliwy jak kobieta. Za sprawne przywiezienie wieści dziękował mu dziś oczyma więcej niż ustami, i można było wtedy przez te oczy zobaczyć, że dusza jego stoi w ogniu męki. Cóż, nie dziw, pułkownik wojsk regularnych w Rzemiośle wojennym uczony wie zapewne, jak będzie trudno. Partyzantka. No cóż robić? Tak krawiec kraje, jak materiału staje. Tu drożyna, którą jechał w gąszcze zarośli, wpadła i przepadła. Wstrzymał konia, rozejrzał się dokoła las. Las i tylko las. A gdzież ten moczar, nad którym miał przyjechać, aby okrążywszy go, znaleźć się na drodze szerokim i trudnym objazdem prowadzącej ku dworowi? Czy tylko po opuszczeniu obozu nie wziął się był na prawo zamiast na lewo? Głowę miał tak pełną tego, co w obozie widział i słyszał, że kto wie, czy nie popełnił omyłki kapitalnej. Trzeba zorientować się, pomyśleć stanął na strzemionach, aby dalej wzrokiem sięgnąć. Jakieś tam w oddaleniu niedużym prześwietlenie pomiędzy drzewami, które rozstępują się przed jakąś smugą żółto-zieloną. Może to właśnie ta łąka błotnista, ten moczarek. Zwolna. Wśród wysokich sosen, po sprężystych mchach, jechał ku prześwietlonemu błękitem nieba punktowi lasu i rozwinął się w nim znowu różaniec myśli. Gorzka szkoda, że nie jest tam z nimi w obozie, i czasem nawet aż wstyd. Ale nie jego w tym wola taki był rozkaz. Trochę ludzi młodych i oddanych musiało zostać na swobodzie, aby partii służyć w inny sposób. Ale i na niego pora przyjdzie, gdy partia przechodzić będzie w okolice inne, wtedy czy tylko przechodzić będzie, czy dotrwa, czy się nie rozproszy. Naturalnie, że prędzej lub później musi rozproszyć się, lecz zgromadzi się znowu gdzie indziej i wtedy. Ale co dziś będzie? Co dziś się stanie? Dziś. Za godzinę. Za dwie. Gdy wyjeżdżał z obozu, wrzały tam przygotowania. Poleje się krew. Padną trupy. Czyje? Kto z przyjaciół, krewnych, towarzyszy jego dożyje jutra? Jaki będzie wieczór dnia dzisiejszego? Tego pięknego dnia, o Boże. Ty stwarzasz takie jak dzisiejsze dnie piękne, całe błękitne i złote, a ludzie rzucają na nie czerwone plamy. Smutek jak ciężki kamień spadł mu na serce, w którym zakipiał niepokój o wynik bliskiej bitwy zrazu, a potem o daleki koniec tego wszystkiego. Młoda wiara w ostateczne zwycięstwo sprawy, silna wiara w powinność, która bądź co bądź, pełnioną być musi, jak kolumny złotych domów przez podmuch wiatru targnięte, zachwiały się w podmuchu wątpienia, które ostrzem, strasznie bolącym, przeszyło serce. Życie nad gaszeniem wesołości młodzieńczej pracować zaczynało. Ale już przybył tam, dokąd pomimo zadumy ciągle kierował konia. I stanął u brzegu niedużej łączki leśnej. Nie jest ona tym mokradłem, które spodziewał się tu znaleźć. Gdzie tam, sucha i kwiecista, iskrzy się od tysięcy żółtych jaskrów, a brzegiem jej biegną białe szlaki poziomkowego kwiecia. Wybiega też z niej w głąb lasu parę drożyn wąskich i cienistych. Ze zniecierpliwieniem dłonią w czoło się uderzył. Głupstwo stało się kapitalne, źle pojechał. Od razu pewno po opuszczeniu obozu zmylił drogę. Rozgniewany na samego siebie, zastanawiał się, rozglądał po horyzoncie. Jedna z dwóch dróg do lasu z łączki wbiegających bardziej od drugiej zwracała się w kierunku dworu. Wybrał ją i pojechał znowu wąskim pasem zielonym, pośród gałęzi drzew, które co chwilę odbijały się mu o piersi i głowę, smagając boki jego konia. Rozłożyste, pełne wielkiego liścia ramiona grabów, klonów, dębów, zarzucały mu przed wzrokiem zasłony nieprzeniknione, tak że niekiedy o parę kroków przed sobą nic widzieć nie mógł. Z dołu drogi za to, z pomiędzy traw, które ją porastały, z pomiędzy przedzierających się przez gałęzie smug słonecznych, uśmiechały się ku niemu poziomki dojrzałe, bujne, lśniące wilgotnym połyskiem, jak krople czerwonej rosy. Zapach bił od nich świeży jak poranek, dziki jak ten las. Hej, hej! Żeby tu była teraz jego Tosia! Tożby zbierała te poziomki! Tożby to była radość! Jak żywa stanęła mu przed wyobraźnią dziewczyna kochana, cała w śmiechu i słońcu, chyląca się nad poziomkami, i znowu uśmiech promienny rozlał mu się po twarzy! Gdyby tak teraz w Morzu Zieleni, w tej ciszy i w tej samotnej dziczyźnie, znaleźć się z nią razem, we dwoje, bez tego niepokoju, który jak świder wkręca się w serce, bo. Co tam z nią dzieje się teraz, z nimi wszystkimi, z tym dworem, w którym dzieckiem, pacholęciem, młodzieńcem przeżył tyle godzin szczęśliwych. Gdy odjeżdżał, tamci nadjeżdżali. Co uczynili? Czegoż uczynić nie mogli. W takich jak ten momentach złesny stają się jawą. Baśnie prawdą. Niepodobieństwa rzeczywistością. Co się tam dzieje teraz? Może płomienie? Może kajdany? Może trupy? Nie zdarzało się to gdzie indziej, niedaleko, niedawno? Pochylił nisko twarz i wpadł w otchłań zadumy dręczącej jak zły sen. Piękny koń gniady stąpał pod nim zwolna równo cicho po miękkich trawach Dłoń jeźdźca głaskała go niekiedy po lśniącym zaokrąglonym grzbiecie Wtedy parskał wesoło zgrabną głowę jakby w znak przyjacielskiego porozumienia podnosząc to opuszczając i znać było że pomiędzy tym człowiekiem a tym zwierzęciem panowała zażyła przyjaźń Wtem do słuchu jeźdźca przedarło się coś niewyraźnego, lecz wyraźnie obcego leśnym szmerom i odgłosom. Jakby turkot słaby, jakby głuchy w oddaleniu tentent. Wiatr ani drzewa tak nie szumią, nie był to żaden z głosów lasu. Minuta, dwie i umilkło to, ustało. Ptaki w zamian nie wiedzieć dlaczego zaświergotały nad wąską drogą chórem prawie ogłuszającym. Lecz niepodobna było zgadnąć, czy rozweselonym, czy strwożonym. Zatrzymał konia i począł wsłuchiwać się w ciszę. Nic już w powietrzu nie było oprócz lekkich szmerów wiatru po gęstwinach i tego szczebiotu ptactwa, który uciszać się poczynał. Może to oni kiedyś niedaleko stąd przechodzą, przejeżdżają. Po raz pierwszy uderzyła mu do głowy myśl. Że może się z nimi spotkać. Uderzenie to było zrazu podobnym do wrzątku, który by człowieka od stóp do głów oblał. Ale prędko ostygać zaczęło. Przypuszczenie nie zdawało się bardzo prawdopodobne, bo las był ogromny i tamta droga musiała znajdować się stąd daleko. A jeżeli? Cóż! Gdzie drzewa rąbią, tam trzaski lecą. Na wojnie, jak na wojnie. Uczynił to. Co do niego należało i jedno tylko głupstwo popełnił, drogę w lesie zmylił. Ale przecież i koń mający cztery nogi potyka się czasem. Cóż więc on, który ma jedną tylko głowę i w dodatku aż gotującą się od różnych myśli i niepokojów? Jechał dalej i myślał, co w wypadku spotkania uczyni. No, przede wszystkim poprosi pięknie pioruna. A żeby go jak na skrzydłach wiatru odniósł jak najdalej. Jeżeli będzie można, a jeżeli nie będzie można, to. to powie. cóż powie? Na polowanie wyjechał. Jak to? Bez strzelby i nijakiej broni? Więc na przejażdżkę niby tak sobie, spaceruje konno po lesie dla przyjemności, czy, jak mówi stary wuj Klemens, dla mocjonu? Uśmiechnął się na wspomnienie o poczciwym wuju, trochę też z pomysłu konnego dla przyjemności spacerowania po lesie w tej erze dziejów lasu, ale zaraz ogarnęło go przykre uczucie niesmaku. Kłamać, zapierać się wykrętów, używać wstrętne i najlepiej nie myśleć o tym, co się prawdopodobnie nie stanie. Koniec drożyny, którą jedzie, już widać. Dotyka, jak się zdaje, koniec Ten jakiejś szerokiej drogi Której jednak dostrzec niepodobna I nic wcale o parę kroków naprzód Wyraźnie dostrzec niepodobna za tych zasłon gałęzistych Co chwilę nad drożyną opadających Znowu odgłos jakiś Obcy odgłosom lasu Jakby w pobliżu powolne stąpanie konia A dalej, dalej Jakby poszum przyciszony Ale nie drzew i nie wiatru Hej, źle z nami, tam ludzie są, ale jacy, kto? No cóż robić, raz kozie śmierć. Piękny gniadosz szeroko piersią roztrącił, rozerwał gęsty, uploć giętki gałęzi grabowych, a za nimi ukazała się droga szeroka i jeździec, wychylający się z wąskiej drożyny oko w oko, spotkał się z drugim jeźdźcem. Który nadjechał drogą szeroką i szybkim, wprawnym ruchem konia swego przodem ku niemu obrócił. Spotkanie to było tak nagłe i niespodziewane, że oba konie jak wryte, stanęły, i obaj jeźdźcy wzajem w sobie zatopili wzroki zmieszane, lecz nie mniej przenikliwe i bystre. Człowiek pleczysty na twarzy rumiany w mundurze oficera rosyjskiego bystro. Podejrzliwie posępnie patrzył spod brwi zjeżonych na młodzieńca, który w postawie wyprostowanej, siedząc na pięknym koniu, zatapiał w nim roziskrzone oczy. Dwa rozłożyste klony wznosiły nad ich głowami głęboką arkadę z prześwietlonego przez słońce liścia. Milczenie trwało krótko, sekundy, po czym basowy i oburkliwy głos oficera zapytał Kto wy takoj? Z wielkim spokojem młody jeździec imię i nazwisko swoje wymówił. kuda? Wymienił nazwę rodzinnej wsi swojej, niedalekiej stąd, w której przebywał stale. Świe oczy oficera roztropnym, badawczym spojrzeniem ogarniały go całego, od stóp do głowy. Nie mógł mylić się. W zwykłym, codziennym ubraniu, bez broni, bez śladów zmęczenia, w powierzchowności własnej i konia, na którym jechał, nie mógł to być powstaniec. Więc czegoż w okolicznościach, takich włóczy się po lesie? Ten jakiś dziwny gniew, posępny i nieustanny, który zdawał się być stałą jego cechą, wezbrał mu w oczach i na twarzy. Czegoż lajet jeś po lesie? Rozum postradaliście? Czy nigdyście go nie mieli? Ej, ty Boże mój, kaki je ludzi! je ludzi! A potem z wybuchem głosu i rozkazującym gestem ramienia, ubieraj się jak czortu! Do domu jedź! Skarej, skarej! Młody jeździec ukłonem grzecznym czapki uchylił, po czym konia na tę drożynę, która w to miejsce przywiodła, go zawrócił. Oj ty piorunie mój kochany, przenieśże ty mnie przez piekielne drogi, bo oto na szerokiej drodze w pewnym jeszcze oddaleniu, lecz już bliżej niż przedtem tent ten koni słychać, turko dwozów. Posłuszny głosowi i dotknięciu Pana swego poniósł go piorun po leśnej, przez zasłony gałęziste, które zanim rozwierały się, to zamykały i niósł coraz prędzej, ale krótko, bardzo krótko. Tuż tuż w pobliżu rozległ się tętent ten biegnących koni. Wśród zieleni liścia zamigotały czerwone ozdoby ubrań i długie piki zarysowały czerwone linie. Kozacy przedzierali się przez las ku dostrzeżonemu jeźdźcowi, drogę mu zajeżdżając. Na czele ich pędził setnik, wysmukły, zgrabny, piękny w czerwonych pasach ubrania, z czarnymi oczyma rozgorzałymi wśród śniadej twarzy. Jakaż słuszność tkwiła w dwa razy powtórzonym wykrzyku oficera – Skarej, skarej! Może gdy go wydawał, przemknęła mu przez głowę myśl o tamtych jak ptaki chyżych, ale już czasu na pośpiech nie było. Stoi, stoi! Rozległo się i jechami rozbiegło po cichym zielonym lesie. Ze wszech stron otoczony stanąć musiał. Oficer pleczysty i nieco na swym ciężkim koniu przygarbiony, ku najeżonej pikami grupie jeźdźców powoli nadjeżdżał. Teraz setnik kozacki zapytywał. Kto wy takoj? Czy brzmienie głosu, w którym obok srogości czuć było wzgardliwą drwinę, czy namiętne oczy południowca, w których błyskała iskra złowroga. Coś w tym człowieku i coś w tym pytaniu targnęło dumę pojmanego młodzieńca i dmuchnęło na żarzącą się w nim iskrę gniewu. Głosem spokojnym, lecz z okiem rozpłomienionym odpowiedział. Jestem człowiek, Kozak z uśmiechem, dzieląc sylaby wyrazu, zażartował. wiek, Nie ma upa? Haraszo. Ale dokąd jedziecie? Przed siebie, w świat. W świat? Haraszo. Ale skąd? Ze świata. Dwa odmienne typy, dwie rasy, dwie różne, lecz równe sobie młodzieńcze urody. U obu wzrastało, coraz goręcej kipiało to, co starzy Latyni wyrazili w przysłowiu homo homini lupus est. Oczy ich, jak sztyletami pojedynkujące się spojrzeniami, nabierały połysków wilczych. Ze świata, nie, nie ze świata, ale od miat jeżnikow, od miat jeżnikow, do których jeździliście z ostrzeżeniem, mówił zwolna. Dzielił sylaby wyrazów, słowa syczały mu w ustach, których uśmiech urągał, wyzywał tak, odpowiedział tamten, to prawda. Byłem w obozie powstańców i stamtąd jadę. Słowa te wypadły mu z piersi od burzy uczuć wzdętej. Szafirowe oczy roziskrzone patrzyły prosto w stronę przeciwnika. W tejże chwili zbliżył się ku niemu dowódca roty pieszej i ze zjeżonymi brwiami przemówił — Jesteście aresztowani! Siądźcie z konia! Miał na rozkaz ich siąść z konia? Och, gdyby broń w ręku lub pod ręką, to by w nich naprzód, potem w siebie! Nie miał broni i był jeńcem. Kiedy zeskoczywszy z konia gestem pożegnalnym kładł dłoń na jego szyję, usłyszał słowa powoli ze świstem z ust kozackiego setnika wychodzące. — Haraszo! Znacie drogę do Miat Jeżnikow? To i nam ją pokażecie. Usiądźcie na pierwszym wozie i drogę pokazujcie. Jeniec odwrócił się i znowu w twarzy kozaka wzrok zatopił. Nie wyglądał teraz wcale na wesołego Olesia. Blady jak płótno, czoło miał zmarszczone i wargi drżące. Tymi drżącymi, zbladłymi wargami... Głosem od wzburzenia więznącym w gardle wymówił: Zabić mnie możecie, ale nie macie prawa lżyć mię, przypuszczeniem, że mogę zostać zdrajcą. Czy złudzenie to było, czy rzeczywiście usłyszał, że kapitan Roty Pieszej cicho pod najeżonym wąsem mruknął: Małaniec. A na czarne oczy setnika kozackiego zwolna ciemne powieki opadły i z ustami, których piękna linia wykrzywiła się w uśmiech niby drwiący, niby zmieszany, chyżego konia swego zawróciwszy pomknął na nim szeroką drogą ku nadciągającym wozom. Na tę drogę wszedł również z konia siadłszy pleczysty kapitan i obok jeńca przed żołnierzami, którzy dwa konie prowadzili, postępując, Wciąż ku niemu twarz obracał. Nie mówił nic. Tylko co chwilę na niego spoglądał. Odwracał się i znowu spoglądał. Brwi i wąsy jego stawały się coraz mniej najeżone. Zarys ust mniej twardy. I nie było wcale złudzeniem to, co spod rudawych wąsów cichym pomrukiem wyszło. Ach, bezumcy! Miecz tatieli! Mieszczastny ja żertwy! Doszli do wyciągniętego na drodze taboru wozów. Kapitan oczyma po wozach powiódł i jeden z nich wskazał jeńcowi. Siedziało na nim paru żołnierzy. Twarz swą grubą i rumianą od upału spotniałą nad jeńcem pochylając szepnął. Osteregajcieś, nie rozdrażajcie ich, bo może być bieda. Ostatnie słowa wymówił po polsku. Rozdział trzeci. Drogą dość szeroką lecz najeżoną korzeniami drzew starych, tworzącymi sieć grubych i twardych garbów, powoli i ciężko posuwał się tabor złożony z kilkudziesięciu wozów, napełnionych żołnierzami. Przed każdym z żołnierzy sterczał na pogotowiu w rękach trzymany karabin, sprawionym weńbagnetem. Na pierwszym z wozów jechali dwaj chłopi ponurzy i milczący. Przewodnicy po tym ogromnym, pełnym dróg drożyn, zarośli, ciemności, labiryncie leśnym. Postrach, zapłata hojna, może instynkty jakieś nienawistne czy zawistne, w momentach burz budzące się jak wichry, umieściły ich na tym przewodniczącym wozie. Z przodu, z tyłu, po bokach jechali kozacy, pikami strącając z drzew deszcze liści i niekiedy wbiegając do lasu. Gdzie kopyta koni ich krzesały z suchych muchów i gałęzi, grady krótkich trzasków, a ozdoby ubrań migotały wśród zieleni, jak biegające po niej czerwone plamy. Z nadwozów razem z turkotem kół głucho i często o korzenie drzew stukających, podnosił się przyciszony pogwar głosów ludzkich. Czy przyciszał go rozkaz przez dowódce wydany? lub tłumiły pracujące w tych licznych piersiach niepewności i grozy tego lasu? Trudno wiedzieć, ale podobne to było do groźnego i zarazem trwożnego pomruku zwierza, który idzie na łup i rozgląda się, czy nie zobaczy myśliwców. Myśliwcy ukrywać się tu mogli za każdym zakrętem drogi, za każdą firanką zarośli, w każdym z niezliczonych cieniów, które wśród drzew wysokich stały jak czarne olbrzymy, gdzie niegdzie złotymi strzałami od słońca przebijane. Las nabierał coraz wyższego, ściślejszego podszycia i listowia. Droga z nieznacznym skłonem w dół opadająca stawała się wilgotna. Zniknęła z jej powierzchni garbata sieć korzeni, ukazały się natomiast wyżłobienia w różnych kierunkach poczynione przez wody, które wiosną musiały tu rozlewać się szeroko, a teraz niedobrze jeszcze przez majowe ciepła osuszone, gdzie niegdzie szkliły się w długich bruzdach i dość głębokich wądołach. Wyraźnym było zbliżanie się do gruntów niskich, mokrych, które mniej niż inne sprzyjają roślinności wzwyżbujającej, lecz za to z hojnością ogromną udzielają życia jej tworom niższego wzrostu. Drzewa stawały się rzadsze, niższe, cieńsze, pokrzywione, sękami osiadłe, czernią jakąś powleczone. Natomiast z obu stron drogi powstawały nie już jak gdzie indziej zarośla przezroczyste, ale wyłomy porozrywane, lecz nieprzerwane i gęste natłoki krzaków i karłowatych czy niedorosłych drzewin. Wóz przewodniczący skręcił w bok i opuszczając szeroką drogę wjechał na groble wąską, z dwóch stron głębokimi rowami obrzeżoną. W rowach stała woda biaława zielonawą pleśnią gdzie gdzieniegdzie powleczona. Za rowami wznosiły się ściany zarośli, u góry w niezliczone nierówności postrzępione, lecz u dołu przedstawiające powierzchnię ściśliwą, gęsto sprętów gałęzi i niezliczonego listowia zbitą i splątaną. Były to nieprzejrzane szeregi i tłumy leszczyn, malin, kalin, jeżyn, małych wierzbin, olszyn i osin – Bzów dzikich, łus, sitowia, olbrzymich ajerów i kosaćców, jakichś traw wysokich i rozczochranych, jakichś pasożytnych palców i wieńców, które to wszystko oplatały. A z tych powikłań i uplotów, z całej tej gęstwiny linii i kształtów o tysiącznych kierunkach i formach, w górze i w dole wychylały się białe baldachy bzów dzikich, liliowe kielichy kosaćców. Żółtawe gwiazdy jakichś roślin bagiennych, mętnością barwy oznajmiające zbliżające się królestwo martwych wód i grząskich topielisk. Słońce rzucało na te ściany zielone i ukwiecone po złotę dla oczu przykrą i olśniewającą, wśród której wąski szlak grobli przypominał czarnego węża, który by na słońcu wygrzewał pogarbioną i gdzie gdzieniegdzie mętnie połyskującą skórę. Mętnymi połyskami świeciła woda stojąca w wyżłobieniach i kolejnach grobli. Gdy wozy tabor składające wjechały na groble, unoszący się nad nimi pogwar głosów umilkł i słychać było tylko nieturkot, ale szum kół bardzo powoli przesuwających się po rozmiękłym gruncie. Czasem klapanie wody pod kopytami koni, czasem na jednym z wozów wykrzyk pijany, lecz krótki. Z głów żołnierzy nie ulotniły się jeszcze całkowicie opary wódki w godzinach porannych sków owych we dworze wypitej, lecz miejsce, w którym się znaleźli, głuchym niepokojem czy niewyraźnym przeczuciem pozamykało im usta i w zamian szeroko pootwierało oczy. Kapitan wyjechał na czoło taboru i słychać było, jak z ponurymi przewodnikami zamieniali słowa groźbą brzmiące. To znowu w znaki zapytań zagięte. Oni odpowiadali. Inaczej jechać nie można. Innej drogi do nich nie ma. Jest kędyś inna, ale jeszcze gorsza i dalsza. Na wielkim ciężkim koniu, sam ciężki i ponury, powracał oficer wzdłuż taboru i wzrok jego upadł na siedzącego wśród żołnierzy młodego jeńca. Zawrócił konia i obok wozu tego jechać zaczął. Wtem stało się coś tak przeraźliwego jak piorun lub nagła śmierć. We wznoszących się po obu stronach grobli ścianach zielonych rozległ się grzmot wystrzałów i wypadły z nich roje ognistych błyskawic. Z pomiędzy jadących na czele kozaków paru spadło z koni, pod paru innymi konie upadły. Na wozach też widać było ciężkie postacie walące się na wznak i broń z rąk wypuszczające. Zasadzka, jeden z najstraszniejszych środków przysługujących wojnom partyzanckim. Na wąskiej grobli powstał ruch, pełen zamętu i podniosła się wrzawa pełna krzyków. Żołnierze zeskakiwali z wozów i bez ładu, zarówno jak bez widzialnego celu, strzelali do zarośli. Przestraszone konie skręcały wozy, które, stając w poprzek drogi lub w połowie wywracając się do rowów, Czyniły niemożliwym jakiekolwiek formowanie się żołnierzy w szeregi lub oddziały. Gipsy kozacy na chyżych swych koniach przeskakiwali rowy i usiłowali wdzierać się w gęstwiny, które stawiały opór, i z których co minutę nowym grzmotem i z nowymi błyskawicami wypadał rój pocisków. Ciała ludzkie pociskami dosięgnięte padały na rozmokłą ziemię grobli, na koła i brzegi wozów, pod kopyta rozszalałych koni, do wody. Napełniającej rowy. Powietrze napełniło się wrzawą ludzką i zwierzęcą, gromami, grzmotami strzałów, kłębami prochowego dymu. Wśród piekielnego tego zgiełku i zamętu kapitan z wielką przytomnością i odwagą, głosem i ruchami usiłował w tę dziwną walkę wlać ducha porządku i jedności. Ale potężny głos jego, wyrzucający z szerokiej piersi słowa komendy, zatapiał się we wrzawie. A formowane przez niego szeregi i oddziały wnet chwiały się i rozpraszały, rażone z przodu i z tyłu, z za obu ścian zarośli ukrywających wroga. Zajany koń jego za wielki był i za ciężki, do obracania się na przestrzeni wąskiej wśród bezładnego ścisku ludzi i rzeczy. Parę razy tylne nogi jednego ześliznęły się do rowu. Parę razy stanął dębem przed nagle upadającym trupem końskim czy ludzkim. Po twarzy kapitana lały się strugi potu. W oczach świeciła rozpacz. Kule jak gwieżdżące pszczoły latały dookoła głowy jego i ramion. Jedna rozdarła mu ręka w munduru i drasnąć musiała ramię, lecz on nie zdawał się czuć tego ani spostrzegać. Z szybkością, na jaką tylko liczne przeszkody pozwalały, pędził ku garści żołnierzy, która plecami odwróciwszy się do pola bitwy, poczynała biec ku początkowi grobli zabiegł jej drogę. Głosem gromił i błagał ruchami pałasza, zachęcał i napędzał, aż powróciła, aby zwiększyć na grobli zamęt ciał i huk wystrzałów ku niewidzialnym celom kierowanych. Część kozaków pod wodzą setnika, przeskoczywszy rowy, zdołała przedrzeć się w zarośla i słychać tam było wściekłe krzyki, zgęszczone strzały, strzaskiem pękające pod naporem końskich piersi gałęzie drzewne, czy pod końskimi kopytami kości ludzkie. Nie trwało to wszystko jeszcze nad ćwierć godziny, a już wodę w rowach stojącą i trawę nad rowami tu i ówdzie zabarwiała krwawa czerwoność. Aleksander stał na wozie, u którego dyszla z szyją ruchem męczeńskim wykręconą leżał zabity koń. Bezbronne ręce zaciskał około jakichś sterczących na wozie przedmiotów i cały naprzód podany. Wzrok szeroko rozwartych oczu wytężał ku ziejącym kulami i ogniem zaroślom. Zdawać się mogło, że dusza z niego wyszła i znajdowała się po tamtej stronie zielonej ściany, pomiędzy tymi, których kule lada chwilę zadać mu mogły śmierć. Nie było takiej sekundy, w której by nie mógł zginąć. I myśl okropna. Zginąć z rąk, które kochał. Czy myśl ta przechodziła mu przez głowę, dokoła której ze świstem i gwizdem przelatywały kule? Czy może nie miał w głowie żadnej wyraźnej myśli oprócz tej jednej, palącej, że nie jest, że nie może być tam, z nimi? Sam nigdy w przyszłości sprawy przed sobą zdać nie mógł, ale co chwila podzimny oblewał mu czoło i oddech zatrzymywał się w piersi w oczekiwaniu czegoś niewyraźnego, niepojętego. Wyjścia ich może z za tej ściany, która ich zasłaniała. Skrzydeł może, które by jego do nich przez te ściany przeniosły. Śmierci może. Nagle zadrżał od stóp do głowy i trzęsącymi się wargami krzyknął. Apolek. Z obłąkanymi prawie pobłyskami oczu wpatrywał się w młodzieńca, który ruchem gipkim wypadł z pomiędzy zarośli i u stóp ich na jedno kolano przykląkszy, ze strzelbą do oka przyłożoną strzelać począł. Zuchwały ten rycerzyk, w zapale młodzieńczym, nie dość zapewne rozkazom wodza posłuszny, zapragnął może spotkać się w oko w oko z tymi, z którymi walczył, dokonać wiele, dokazać więcej od innych. Wyskoczył za osłony, na jedno kolano ukląkł, strzelał. Karmazynowa konfederatka zsuwała się mu z ciemnych włosów. Odsłaniając gładkie i ogorzałe czoło. Oczy nieco zmrużone napełniała uwaga wytężona, a na usta pod drobnym wąsem wystrzeliwał uśmiech niemal chłopięcej przekory. Nagle zawołał: Oleś, a ty tu skąd? Dostrzegł stojącego na wozie jeńca, lecz natychmiast o nim zapomniał. Znowu ze strzelbą do oka przyłożoną mierzył, strzelał. Aż stała się z nim rzecz jak piorun szybka i śmiertelna. Z zarośli wypadł setnik kozacki na koniu, z którego uda krew ciekła, i którego już wspinał, aby rów z powrotem na groblę przeskoczyć, gdy zuchwały rycerzyk w karmazynowej czapce zmierzył do niego, wystrzelił i kozak w pierś kulą ugodzony spadł z konia, rozciągnął się u stóp zarośli. A chwilę potem, tak krótką, że w niej powieka ludzka zaledwie mrugnąć by zdołała, z grobli na drugą stronę rowu przeleciała kula inna i utkwiła w czole rycerzyka, który padł także. Wówczas Aleksander uczuł na twarzy gorący oddech konia. A tuż przy uchu jego zaszemrał ciężki szept kapitana: Kto eto? Kto eto? Stał na koniu blady jak kreda i palcem na zabitego powstańca wskazując, z obłąkanymi prawie oczyma młodego jeńca zapytał. – Apolek? Razwie eto Apolek? Apolek? – Tak, Apolek. Dwie piersi oficera i jeńca szybko z głuchymi jękami dyszały. – Karłowicki! – Karłowicki. – Boch mój! – krzyknął kapitan – i był to krzyk przerażenia, bólu, nie wiedzieć jeszcze jakiego uczucia, ale które piersi rozrywało. U stóp zarośli, u brzegu mętnie połyskującej wody leżeli niedaleko siebie, na zielonej trawie rozciągnięci dwaj urodziwi młodzieńcy, jeden czerwonym, drugi czarnym pasem przepasani, jeden z rozdartą i skrwawioną odzieżą na piersi. Drugi z czarną i sznurek krwi sączącą plamą pośród czoła, głowy ich okryte były czarnymi i ciemnymi włosy, a czapki daleko na zieloną trawę odrzucone dwoma różnymi odcieniami czerwoności, iskrzyły się w słonecznym świetle, i przeglądało się iskrą nieruchomą światło słoneczne w szkle martwych ich oczu. Rozdział czwarty. Od dnia klęski, którą w lasach poleskich poniósł oddział pieszego i konnego wojska, od dnia, w którym wspólnie z kilku towarzyszami poległ w bitwie Apolek Karłowicki i Aleksander Awicz do więzienia znajdującego się w mieście najbliższym, przez resztkę pobitego wojska odwieziony został, kilka tygodni upłynęło. Na świecie był już lipiec upalny i duszny. Na szerokie pola kładły się pod ścinającym je sierpem obfite zboża i płynęły szelesty złotej słomy. W rzekach, jeziorach, strumieniach leśnych i brodach łąkowych wysychały wody. Nad złotymi polami, nad żółknącymi w upale łąkami, nad lasami stojącymi w kamiennych ciszach, szerokie koła pod wyiskrzonym sklepieniem nieba zataczały uczące się latać bociany. Trzypiętrowy gmach więzienny wznosił się nad niskimi domkami miasteczka, jak wszystkie więzienne gmachy ponury, nagi, zczerniały, zamknięty. U dołu jego, na dziedzińcach i na piętrach niższych, rozlegały się czasem hałasy, krzyki, rozmowy, szczęki broni, lecz okna rzędu najwyższego. Pod czerwonymi gzymsami dachu zdawały się przez otwory krad żelaznych oddychać milczeniem i samotnością. Im wyżej, tym samotniej. Nie dochodziły tam z dziedzińców i pięter niższych żadne głosy ludzkie i nie dochodził mały, uliczny gwar miasteczka. Czasem tylko słychać było krótkie rozmowy, zmieniających się szyldwachów, wlokące się kroki dozorców lub zgrzyty kluczy obracanych w zamkach otwieranych i zamykanych cel. Im wyżej, tym piękniej. Z tych okien wysoko wbitych nad ziemię wzrok mógł dostrzec trochę złotego pola, które miasteczko otaczało pasek lasu za polem i w południe czarne sylwetki bocianów, zataczające pod niebieskim błękitem szerokie koła. Bociany z oddala znacznego wydawały się bardzo małe. W zamian wielka zawsze twarz słoneczna, co wieczora po skłonie nieba spływała za pasek lasu i zapalały się potem nad nim zorze wieczorne. Im wyżej, tym smutniej. Na skrawek przestrzeni wolnej, na ptaki skrzydlate, na niebo i światło niebieskie patrząc, te wysoko usadzone okna więzienne zdawały się być oczyma nalanymi czarnością nocy. Za jednym z tych okien w izbie więziennej, jak wszystkie więzienne izby ciasnej, niskiej, zczerniałej i ponurej, Aleksander Awicz siedział pod ścianą na wąskim zydlu i czytał. Przed niewielu dniami posiadał pozwolenie otrzymania z zewnątrz kilku książek i nie wiedział zupełnie czemu lub komu tę ulgę w losie swym miał przypisać. Bo aż do tych dni ostatnich. Surowość postępowania z nim równa była ciężkości jego przewinienia. Za jego to właściwie sprawą wojsko poniosło klęskę od ostrzeżonych przed nim powstańców. Czyn ten stwierdził własnym wyznaniem, samemu w lesie uczynionym i po kilkokroć już powtórzonym przed obliczem Komisji śledczej. I zachowanie się jego przed tym zbiorowym obliczem do łagodności skłaniać nie mogło. Na mnóstwo zadawanych mu pytań nie miał nigdy odpowiedzi żadnej, oprócz stałego potwierdzenia czynu, którego dokonał sam. Należał do najodporniejszych, najtwardszych, do najmniej mównych także, bo czuł, że gdy raz otworzy usta, wszak znowu jak płomień zagorzeć może w uniesieniu takim, z jakim setnikowi Kozackiemu rzucił swoje wyzwanie. Zniósł wiele. I cierpienie przeciągnęło po nim swój rylec i swój pędzel. Schudł i spłowiało mu na twarzy męskie jej przedtem zabarwienie. Na czole wyryły mu swe blade piętno, dni głuche i noce bezsenne. W oczach odbiła się tęsknota, otoczona wspomnieniami i ustępująca tylko przed niepokojem pełnym grobowych widm. Jednak z młodzieńczych tych oczu blask i ogień nie znikły, i na pobladłe usta przypomnienia rzeczy minionych sprowadzały niekiedy uśmiechy z których lada promień życia wykrzesać mógł dawny śmiech wesoły i pusty. Ale wysubtelniał i wyduchowniał. W wyszczuplonym ciele czuć było jakąś sprężynę, która wyprostowywała je dumnie i jakąś pieśń z nutą smętną, lecz wzbijającą się wysoko. Przez małą otwartą w oknie szybkę powitał wiatr i z lekka poruszać mu zaczął na głowie ciemnopłowe włosy. Jakby ręka jakaś opuściła mu na głowę orzeźwiającą pieszczotę. Jakby coś z zewnątrz na niego zawołało. Książka wypadła mu z ręki. Porwał się, prawie swawolnym ruchem dawnego Olesia na zydel wskoczył, przy oknie stanął, przez otwartą szybkę patrzeć zaczął. Patrzał na zawieszoną nad dalekim paskiem lasu twarz słońca, ogromną i jaskrawą, na szmat złotego pola, po którym na kształt czarnych kropel roiły się malutkie z oddalenia istotki i głęboka bruzda cierpienia przerżnęła mu czoło. W tej chwili w ogromnym zamku zazgrzytał klucz, i za drzwi nieco uchylonych basowy głos męski zapytał Pozwalajecie Ze zdziwieniem więzień spojrzał na tego grzecznego gościa, który przed wejściem do celi więziennej o pozwolenie wejścia do niej prosił. Był nim oficer dość wysoki, barczysty i ciężki. Z twarzą grubą, choć dość kształtną, z czołem odrumianych policzków bielszym i rudawymi nad nimi włosami. Srebrna, wąska taśma z zawieszonym na niej pałaszem, ukośną linią przepasywała mu piersi i plecy, okryte obcisłym mundurem. Cela była ciasna, drzwi jej znajdowały się o kilka kroków od okna. U którego z zydla zeskoczywszy stał awicz. Oficer zatrzymał się o krok jeden przed drzwiami, które zamknęły się za nim i znowu kluczem obracanym w zamku zazgrzytały. Nie chciałbym mieszać, zaczął. Jeżeli nie w czas przychodzę, mówił niezmiernie zepsutą polszczyzną. Owszem, wahającym się głosem i wpatrując się w gościa, odpowiedział więzień. Wszakże to pan był tam z wojskiem, czy może mylę się? Nie odpowiadając na zapytanie, gość z rudego wąsa mrukliwie wymówił: Mam honor rekomendować się. Apolinary Karłowicki. Karłowicki? Apolinary? Z ruchem najwyższego zdziwienia zawołał więzień. Skłonił się oficer. I Karłowicki? I Apolinary. Dziwi się pan. nu no, różne słuczaje na świecie bywają. Krewny może biednego Apolka? Oficer ręką po białym czole powiódł. To był mój stryjeczny brat. Jego ojciec i mój ojciec byli rodnymi braćmi. W celi oprócz wąskiego zydla przy ścianie, którego jeden koniec więzienną pościelą okryty naśladował łóżko, Znajdował się jeszcze stołek drewniany i krzywy, brudny, z popękanych desek zbity stół. Oficer postawił stołek przy krzywym stole i usiadł. Ja przyszedł, aby z panem o nim pomówić. Ja tego chłopca lubił, on mnie był dorok. Ja dziś tu w więzieniu cały dzień dyżurnym, więc pomyślał sobie, pójdę, rozpytam się o niego. Kiedy, jakim sposobem, bo ja nigdy nie spodziewał się, on w Moskwie uczył się. Dwa lata uczył się tam i do starszego brata na święta Wielkanocne przyjechał. No da, jak pojechał, tak i nie powrócił. Oni tu swój majątek gdzieś mają, więc pan jego pewnie znałeś. Czy pan jego znałeś? Z bliska. Mieszkaliśmy w sąsiedztwie niedalekim. Da, da. Jak tylko mnie pan tam w lesu swoje nazwisko powiedział, ja zaraz przypomniał sobie, że gdzieś je słyszał, a potem i to przypomniał, że od Apolka słyszał. On mnie wszystko opowiadał, jak dzieckiem był. Kogo znał, z kim bawił się. Ach, nieszczastnej, jak on tam popadł, kto jego namówił, taki młody i dobry. Ach, dobr! Kako je uniewo było dobro je, czysto je, dziecko je sierdce. Zwiesił głowę i żałość głęboka rozlała się mu po twarzy. Przy tym widać było, że w chwili wzruszenia na usta jego ciśnie się mowa, do której przywykł i w której był biegły. Podniósł po chwili głowę i spotkał się oczyma utkwionym w niego zdziwionym wzrokiem więźnia. Iskra gniewu zamigotała mu w chmurnych oczach. Pan dziwisz się? Czego dziwić się? Dlaczegoż to Apolek bratem moim być nie mógł? Na świecie różne słuczaje bywają Od dwóch rodnych braci było Daleko od siebie mieszkali Jeden został przy majątku, a drugi go stracił I jak stracił, na służbę poszedł W twierskiej guberni służył No da, tak Apolek był syn jednego brata A ja był syn drugiego Dieduszka nasz miał imię Apolinary i nas obydwóch tak nazwali, ale stryja ja nie znał, bo on rano umarł i ja do tego czasu nigdy tu nie przyjeżdżał, a teraz uwy, ze swoim pułkiem przyjechał, żeby miatiesz ja uspokajać. I oto co zobaczył, a Polka zabitego zobaczył, chłopca mego miłego brata. Przywiązanie do poległego powstańca, dziwne jakoś w grubym człowieku tym. Tkliwie ujmowało młodego więźnia i zaciekawiał go ten oficer z naturą, jak się zdawało dość złożoną. Zapytał, jakim sposobem mógł tak z bliska znać stryjecznego brata, skoro nigdy dotąd w kraju nie był. Oficer z pośpiechem odpowiedział. Już mówił, że on dwa lata był w Moskwie, a ja tam wtedy z pułkiem stał. Nowot, my gdzieścić spotkali się. Jedno nazwisko Pyta się on mnie, czy nie krewny. A ja już wiedział, kto on i mówię, ja wasz stryjeczny brat. Tak on serdeczny za szyję mnie objął. Zatrząsł mu się głos w gardle, grubym kołnierzem munduru otoczonym. Familii ja nie mam, nikogo swego na świecie nie mam. Krew odezwała się. Polubił brata. I jak nie polubić. Taki dobry, serdeczny chłopak i krasawiec, że on był. I on mnie polubił, choć czasem i sierdził się na mnie. No tam, za różne głupstwa, ale zawsze potem przychodził i mówił: „Ty biedny, co ty winien?”. Zamilkł. Ramieniem uczynił gest rozpaczy. Co tam już gadać, co opowiadać? Minęło, propato. Już jego na świecie nie ma. Ale... Wyprostował się, chmurne jego oczy z wyrazem prośby utkwiły w twarzy więźnia. Ale teraz ja przyszedł u pana prosić, żeby pan mnie wszystko o nim opowiedział. Jak się to stało, jak do tego przyszło, kto go namówił. Opowiadanie było krótkie. Nikt go nie namawiał i przyszło do tego w sposób prosty. Chłopak był żywy, szlachetny. Kochał kraj, kochał ideę. Uniósł go ten prąd, który unosił innych. Oficer słuchał z głową spuszczoną, w ziemię patrząc. Głupost, sarknął. Co jest głupostją? Uśmiechnął się Awicz. A wot te wszystkie wasze idee i prądy. Wiele by o tym mówić, z nowym uśmiechem rzucił więzień. Ja i chciałby z panem wiele o tym pomówić, chciałby bardzo. No, ale to później, kiedy ja tu inszego dnia przyjdę. A teraz ot, co ja jeszcze chcę panu powiedzieć? Dłonie na kolanach oparł, łokcie z fantazją nieco rozstawił, do chmurnych oczu jego zabłądził nikły uśmiech. Ja nie tylko dlatego tu przyszedł, aby o Apolka rozpytać się, ale i dlatego także. Nuda, dlatego, żeby się poznać z panem. Wy mnie tam w lesie podobali się. Na koniu jeździcie, jak wojenny człowiek i wot śmiało wy wtedy w oczy kozackiemu setniku patrzyli. Jak on wam tę gadką nizost powiedział, to u was iskry posypały się z oczu i odpowiedzieliście jemu dobrze. No i odwaga to była. Z gołymi rękami pomiędzy sztykami i pikami. Ja wtedy pomyślał sobie, mała, I nawet powiedział to pan, słyszałem, z wytryskającą na twarz wesołością zaśmiał się więzień. Nie urzęli tak? Powiedział? No może i powiedział. Mnie wtedy wszystko we środku przewracało się, a jak we mnie wszystko we środku przewraca się, to ja wtedy czasem sam do siebie gadam. Śmiał się. Śmieli się obydwaj. A czegóż panu wtedy wszystko przewracało się w środku? Uczynił gest niechęci, sposępniał znowu. A długo by o tym gadać. Może kiedykolwiek później, jak inszego dnia przyjdę. Ale teraz powiem jedną rzecz, żeby pana pocieszyć. Ja widział, że pan konie lubisz i tego, na którym pan jechałeś, oczyma przeprowadzałeś na pożegnanie, tak jakbyś z przyjacielem żegnał się. To piękny koń i bestia rozumny. Ja nie chciałbym, żeby on w złym ręku zmarnował się, i dlatego poprosił, żeby jego mnie oddali. Tamten mój stary już był i za ciężki. No da, ten koń u mnie jest teraz i ja mogę pana pocieszyć, że on zdrów i że ja z nim obchodzę się jak z dzieckiem. Więźniowi rzeczywiście oczy paliły się z radości. Mój piorun. Myślałem, że zabity albo że go męczą, głodzą. Dziękuję panu i za dobre dla niego chęci i za miłą o nim nowinę. Lubiłem. Nie, kochałem to piękne, rozumne zwierzę. W ogóle przepadam za końmi. To tak jak ja, zawołał oficer. Od dzieciństwa za końmi przepadałem i choć my z nieboszczykiem ojcem w miasteczku mieszkali, to małym będąc Zawsze, однакоż choć szkapy jakiej dopadnę i lecę na niej na miasteczko na złamanie karku. Tylko że u nas w pieszych pułkach oficerskie konie nie tęgie. Od ten pański, jak on się nazywa, Piorun. Dobrze, ja będę go tak nazywać. Takie rozumne zwierzę przywyka do swego, jak to powiedzieć. Imienia, da, da. I jak na niego zawołać tym imieniem, do którego przywykł. To głowę odwraca, albo jak dziecko za człowiekiem idzie. Ten pański piorun to krwi angliczańskiej koń, prawda? Półkrwi, krwi odparł więzień. Takie czasem najlepsze. Przez kilka minut rozmawiali o różnych rasach koni, ich przymiotach i przywarach. Ożywili się obaj. Więzień zaśmiał się raz głośno i wesoło. Oficer zmienił się do niepoznania w tej poufałej gawędzie o przedmiocie wspólnie ulubionym. Zaczął już nawet z mniejszą niż przedtem trudnością mówić po polsku i czasem zatrzymując się wśród mówienia, zapytywał, jak to powiedzieć? Przepraszam Pana, że zapytam, zaczął więzień, ale chciałbym wiedzieć, gdzie się Pan urodził. Gdzie ja urodził się? W majątku ojca, w wileńskiej guberni ale cztery lata miał, kiedy ojcu ten majątek za długi sprzedali i on zaczął o służbę starać się. Służbę prędko on znalazł, ale aż w twierskiej gubernii. I my tam wyjeżdżali, kiedy ja pięciu lat jeszcze nie miał. Ale dlaczego pan mnie o to pytał się? Tak, z wahaniem odpowiadał Awicz. Mówić pan zapomniał. Oficer ręką machnął. Ech... Jak ja dzieckiem był, to w domu zawsze po polsku mówił, ale jedenaście lat miał, kiedy do korpusu ojciec oddał. Już on wtedy przyznać się troszkę pił i był bardzo biedny, a w korpusie na rządowy szczot nic nie kosztowało. Tak ja tam i zapomniał, a potem gdzie było przypominać jak z Apolkiem często widywał się, to troszkę sobie przypomniał, bo on inaczej jak na swoim rodnym języku rozmawiać nie chciał. Jak to swoim, czy i niepańskim także? Chyba matka... Przepraszam, że jeszcze zapytam. Kim była matka pańska? Jak to kim? Jakiej narodowości? Narodności? Jakiej żona mogła być? Tak samo w wileńskiej gubernie urodziła się. Polka. Wpół śmiejąc się, w pół z przykrym uczuciem Awicz zawołał. Ano to pan z pochodzenia jest Polakiem całkowitym. Sposępniał znowu oficer. Z prajzhożdjenia, da. No, co znaczy prajzhożdjenie? Odpowiem panu, że ja, nim tu z wojskiem przyjechał, nigdy o takich rzeczach nie myślał. Nie przywykł. A jeżeli kiedy i pomyślał, to zawsze tylko tyle, że takie rzeczy pełno niczego nie znaczą. I teraz dopiero ja zaczął o nich myśleć. I zaczęło mnie zdawać się, że one coś znaczą. – spojrzał na zegarek. – Adnakoż mnie pora. – zasiedział się ja u pana. – Czy pan pozwolisz mnie czasem przychodzić? – Sympatię ja mam do pana i bardzo pana żałuję. Rozejrzał się po celi. – Smutno tu siedzieć samemu, w niewygodach, a? – Nie wesoło, ale teraz mniej smutno, bo książki czytać pozwolili i nawet nie wiem skąd ta łaska. Dziwny uśmiech przewinął się po zmarkotniałej już przedtem twarzy oficera. Było w nim figlarności trochę i wewnętrznego triumfu, które jednak prędko zgasły. Na książkę leżącą na zydlu spojrzał. Ja czytać nie przywykł, ale temu, kto przywykł, temu kto przywykł, podjął Awicz, książka dawać może chwilę szczęścia w nieszczęściu. No. To dobrze, że panią teraz masz. Podniósł się ze stołka. Westchnął. Nie chce się iść. Niby to pan zamknięty siedzisz, a ja po wolnym świecie chodzę. A adna, kosz może panu, jak to powiedzieć, może panu i nie gorzej niż mnie? Bo jaki to świat? Brzydki, podły świat. Krew ludzka na nim się leje. Ludzie jednych drugich nienawidzą. I najgorsze to. Że człowiek sam siebie nie rozumie i czasem sam na siebie chciałby plunąć. To i nie chce się czasem po tym świecie chodzić. Głębokie, gnębiące cierpienie rozlało mu się po twarzy. To przyjdź pan znowu kiedykolwiek, skoro ta moja nora tak się panu podobała, uprzejmie rzekł Awicz. tu. Mnie można do pana przychodzić. Nikomu nie można, a mnie można. Dlaczegoż to? Oficer zniżył głos. Plecy widzisz, pan, mam. Wot dlaczego. Jak to plecy? Co to? Wot takie plecy, co mnie od wszystkiego bronią. Mnie dlatego i po tym nieszczęściu w lesie zrot nazwo komandierstwa nie zrzucili. Drugi by tak poleciał, że jej, jej. A mnie on bronił. Przez to ja i do pana przychodzić mogę, kiedy tylko zechcę. O krok jeden stał przed Awiczem, w postawie wahającej się, z wyrazem zmieszania na twarzy. I sam nie wiem, zaczął, czy mogę panu rękę podać, czy nie mogę? Awicz podał mu rękę, którą dłoń oficera objęła silnym, trochę drżącym uściskiem. Coś na kształt uszanowania i rozczulonej nieśmiałości odmalowało się w tej chwili na jego twarzy. Odchodził. U drzwi odwrócił się jeszcze. Wiesz pan co? Ja myśleć sobie zaczynam, że adnakosz takie rzeczy musi być wiele znaczą. Idziesz z wojskiem na miat jeżników i głaz na głaz spotykasz się z bratem. Z bratem, którego jak swoje życie lubisz. I twego brata zabija to wojsko, któremu ty sam zakomenderował strzelać. Owot, co takie rzeczy? Głos mu się w gardle załamał. Szybkim ruchem obrócił się ku drzwiom i z twarzą przyłożoną do znajdującego się w nich okrągłego otworu krzyknął. Atwarić. Brzemienia okrzyku tego było znowu grube, twarde, ostre i przypominało Awiczowi kapitana, wykrzykującego słowa komendy na owej grobli. Nie dziw, że w sposób taki znowu przemawiać zaczynał. Wszakże z tej celi więziennej wychodził na świat wolny. Rozdział piąty. Parę dni minęło i znowu w porze niezwykłej ciężki klucz zazgrzytał w grubym zamku. Ale tym razem za otwierającymi się drzwiami głos kobiecy, młody i świeży, spytał Czy można? Ach, to si głos. Aleksander jednym skokiem był już przy drzwiach. Ciotko, ciotko droga najmilsza, złota, całował ręce siwej kobiety w czarnej sukni a potem obie swoje wyciągnął ku pięknej dziewczynie, które błękitne oczy stały w blasku radości i łez. Z tymi błyszczącymi oczyma i filuternym uśmiechem na twarzy bledszej i chudszej niż przedtem, z rękoma uwięzionymi w jego rękach mówiła – widzisz, Olesiu, widzisz, musiałeś jak zając jednym okiem spać na koniu, bo wpadłeś im w ręce. Po czym z oczu jej wypłynęły łzy, które je tak błyszczącymi czyniły. I wtedy można było poznać, że wiele przez tygodnie ostatnie płakała. Ale jakim cudem, jakim cudem przyjść tu mogły, skoro nikomu nie pozwalają? Tak, one same tego nie rozumieją. Odmawiano dotąd i odmawiano pozwolenia na widzenie się z więźniem, i czyniono to w sposób przykry, szorstki. Nagle zmiękło to, złagodniało i pozwolili. Na krótko wprawdzie, ale nawet bez świadków. Dość jednak o tym. Tysiące rzeczy jest do powiedzenia. Mieszkają teraz w pobliżu tego miasteczka u krewnych, bo dwór zrujnowany. Jak to zrujnowany? W czasie rewizji opowiedziały o niej wszystko. Otóż dwór razem z majątkiem uległ urzędowemu opisowi, który jest wstępem do konfiskaty. Kazano im stamtąd wyjechać. Syn jednej, a brat drugiej uwięziony nie tutaj. Gdzie indziej go powieźli A one tam za nim jechać jeszcze nie mogą Teraz matka mówiąc o synu rozpłakała się Ale dwoje młodych patrzało na siebie z niebem w oczach Potem o partii, która rozproszyła się była Lecz wkrótce znowu zgromadziła się kędyś dalej O uwięzionych i zabitych O wątłych nadziejach O okropnych trwogach O całej tej tragedii przeraźliwej której jednak echa do tych ścian nie przenikały. Z dwóch par oczu młodych i zakochanych niebo szczęścia zniknęło, a powróciły do nich ponure trwogi i przeszywające żale ziemi ze wszystkich ziem globu najnieszczęśliwszej. Potem jeszcze, jak ci tu jest? Co jadasz? Jak sypiasz? Czego ci trzeba? Może pozwolą przysłać, może pozwolą znowu przyjść. Będą do miasteczka przyjeżdżały, będą prosiły, jak się skończy Boże Miłosierny, jak się to wszystko skończy dla niego, dla nich, dla wszystkich, dla sprawy. I czas już ubiegł, ostrzegło o tym pukanie do drzwi dozorcy. Wstali wszyscy troje z wąskiego zydla. Matka wzięła za rękę córkę i z lekka ją ku młodszemu więźniowi przybliżając, drżącymi wargami mówiła. Oddaję ją tobie, Olesiu. Dotąd byłam przeciwna, bo pokrewieństwo bliskie, a małżeństwa pomiędzy krewnymi podobno. I jeszcze jedno o czymś innym dla Tosi marzyłam. Każda matka ma dla dziecka swego jakieś marzenia. Widzisz, spowiadam się, ale teraz, mój Olesiu, kiedyś ty taki nieszczęśliwy i taki dzielny syn Ojczyzny, zostańże i moim synem. Gdy tylko będziesz wolny. Nie mogła mówić dalej od wzruszenia, a oni oboje przed nią klęcząc, kolana jej obejmowali. Dozorca wciąż do drzwi pukając, słyszał w celi więziennej płacz nie tylko niewieści, lecz jak mu się zdawało i męski także. Odeszły. Więzień pozostał sam. W głowie mu szumiało, w piersi serce jakby wyrosło. Tak dławiło łzami co chwila wzbierającymi. Wstyd płakać jak dziecko albo kobieta. Mazgajem nigdy nie był. Owszem, był przecież wesołym Olesiem. Ale teraz te kilka tygodni męki różnej, a po nich taka radość. Czy tylko będzie wolny? W zupełności nie. Wyrok na niego spaść mający mógł być tylko mniej lub więcej srogi. Wolności zupełnej mu nie powrócą. Wiedział o tym, ale wiedział też i o czymś innym, co mu ból wiadomości tamtej niemal w uczucie szczęścia zamieniało, wiedział że na żadnej drodze i w żadnej odchłani w żaden czas burzy i w żaden czas słoty nie opuści go kobieta, którą kochał w kilka godzin potem całego w ogniu w marzeniach w niepokojach znalazł go wchodzący do celi oficer. Zrazu głowę tylko przez uchylone drzwi wsuwając, zapytał: Czy nie mieszam? Nie, nie, nie przeszkadza mi pan w niczym, proszę wejść. Chciałem nawet zobaczyć się z panem. Wszedł powitaniem tym wyraźnie uradowany, i dość dziwnie na twarzy jego najczęściej ponurej wyglądał uśmiech filuterny, z jakim pytał: A co? Krewne pańskie były były, panie, były. Tak cieszę się, że je widziałem i tylko się dziwię. Czemu pan się dziwisz? Że pozwolili. Oficer znowu na jednym w celi stołku drewnianym usiadł, dłonie na kolanach oparł i łokcie z fantazją rozstawił. He, <laughs> z cicha zaśmiał się. <laughs> A siwe oczy jego w rozgrączkowanej twarzy więźnia tkwiące, miały w sobie coś jakby opiekuńczego i zarazem dumnego. Zdawały się cieszyć jego radością i zarazem mówić. A widzisz, co ja mogę? A widzisz, jaki ja? Wot. Kiedy już do tego przyszło, to już panu powiem, jak to było. Na grube drzwi zamknięte, niespokojne wejrzenie rzucił i ku Awiczowi pochylony szeptał. Tu jest taki człowiek, co na bardzo wysokim postie stoi. To mój towarzysz z korpusu i my już w korpusie bardzo jeden drugiego lubili, a potem to ja razem z wielkiego nieszczęścia go wyratował. Mniejsza o to, jakie to było nieszczęście i jak, jak jego wyratował, ale choć on na wysokim postie stoi i wiele może, a ja mały sobie człowiek, tak było i on nigdy o tym nie zapomniał. On mnie lubi, to mój prawdziwy dróg. To są plecy pańskie i pan się do nich za mną wstawiał. Potakująco głową skinął. Ja nawet skłamał przed nim i powiedział, że pan jesteś mój plemiannik. Aleksander był wzruszony. Dziękuję. Nie wiem czemu przypisać. No wot, czemu przypisać? Ja pana polubił. Jak? To od razu. Jeszcze tam w lesie. Pan Apolka znałeś i ja nawet przypomniał sobie, co on mnie o Panu mówił. Nie, nie, to nie to, z żywością zaprzeczył więzień. Pan w ogóle musisz być. Mówiły mi przecież krewne moje, jakie nieszczęścia stać by się mogły, żeby tam wtedy pana nie było. Mówiły, mówiły panu o tym. Oczy rozbłysły mu uciechą, która jednak prędko zgasła. Nuda... da. Ale co w tym osobnego? Zwierzem by chyba trzeba być. A jednak, nie bez pewnej ironii, przerywał Aleksander, gorliwym pan jesteś w swojej służbie. W czasie rewizji owej, sroższy pan był od towarzysza swego i potem tam, na grobli, sam widziałem z jaką gorliwością, z jakim zapałem. Wyprostował się oficer i z wielką powagą w postawie i na twarzy przerwał. To był mój obowiązek. Raz ja na służbę poszedł, to już uczciwie służyć powinien. Ja z tego chleb jem i powinien robić to, za co mnie chleb ten dają. Inaczej ja byłbym zdrajcą, a zdrada to paskudna rzecz, brudna. Pan to sam kozackiemu setnikowi powiedział i ja w ten czas pana polubił. To pan wiesz. Nie mogę odmówić panu słuszności. Tak jest, jak pan mówi. Z tą samą powagą, z jaką mówił oficer, odpowiedział więzień. Nuda. Mnie kazali zrobić rewizję, to ja powinien był ją zrobić jeszcze lepiej, jakby ją inny zrobił. Dlaczegoż jeszcze lepiej? A wod widzicie dlatego, że ja polskiego prejs człowiek. To na mnie podejrzenie może paść, że zdradzam. I podejrzewał mnie oto setnik kozacki. To ja jemu chciał pokazać, że Czesi i Sowie jest moje czyste. Ale bezbronnych zabijać i różne tam poszłości dokazywać nikt nie każe. To do służby nie należy. Nuda. No do służby oficerskiej to nawet należy, żeby tego nie było. Widzisz, pan, że ja i w jedną stronę i w drugą stronę tylko obowiązek swój spełniam. Pochylił twarz, zamyślił się. Zdaje się wszystko dobrze. W wojsku służysz, na wojnę idziesz, robisz to, co na naczalstwo każe, obowiązek swój spełniasz, niczego innego tu i być nie może. A kosz? ciężko. Ej, jak ciężko, jaki żal! Wszystko przewraca się we środku. Ostatnie słowa wymawiał z czołem opartym na dłoni. Szeptem ciężkim, takim, jakby przemawiał do ziemi. Którą wlepiał wzrok zmącony, ponury. Dlaczego tak ciężko? Czego taki żal? Ze współczuciem i ciekawością zapytał awicz. A wot, żeby ja sam o tym wiedział, to byłby kontent. Zdaje się, co tu takiego. Głupost jej narobili, matjesz, bunt. Uspokoić trzeba. Na to wojsko i na to ja oficer. Śmierci nie boję się. Trusem mnie pan Bóg nie stworzył. Adnakoż taki żal, taki smutek. Taka jakaś w środku trudność. Myślę. Ja myślę, co mnie takiego stało się i nie rozumiem. Nie rozumiał tych instynktów, które pracować w nim zaczęły i tej iskry, która w nim spała długo, a teraz rozpalać się zaczynała w piekący płomień. Położenie okropne, szepnął Aleksander. Potem z żywością zawołał: Dlaczego pan wprzód, mim tu z wojskiem przybył, dymisji swej nie zażądał? Nic dorównać by nie mogło zdumieniu, z jakim oficer oczy na niego podniósł. Do dymisji? Powtórzył z osłupieniem. W odstawku? A co ja bym potem na świecie robił? Była w tym powiedzeniu prawda gorzka i twarda. Co on by robił w jedenastym roku życia do korpusu oddany? I ze wszystkich na tym świecie robót znający tylko służbę wojskową, ale za to jak nie bez pewnej chluby mówił, znający ją jak rzadko kto wybornie, i lubiący ją, chlubiący się nią dotąd. Tylko teraz coś takiego dziwnego z nim się stało. W duszę swą głęboko nie spoglądał, nie przywykł. Były chwile, że gniew ogromny zrywał się w nim przeciw tym bezumcom, obłąkańcom. Którzy temu wszystkiemu byli winni. I gdy sam jednak w oficerskim mieszkaniu swoim o nich myślał, zdawało mu się, że ich nienawidzi, że nimi, że ich głupotą gardzi, że z rozkoszą starłby ich z powierzchni ziemi. Ale trzeba było jednego tylko spotkania, jednego widoku, jednej czasem o nich wieści zasłyszanej, bohaterskiej lub tragicznej. Aby znowu jakieś szatany drażniące i szarpiące do wnętrza jego wstąpiły. Pomiędzy szatanami tymi odkrył raz jednego, któremu na imię wstyd. Ani cienia pojęcia nie miał o tym, czego by miał się wstydzić. Jednak ten to szatan właśnie wszystką krew rzucił mu do twarzy, gdy w czasie owej rewizji w owym dworze kobieta wdzięczna mu za zbawienie swych dzieci zapytała go, jak się nazywa? Karłowicki brzmienie tego nazwiska, za nic w świecie nie zdołałby go wówczas głośno wymówić, a setnik Kozacki z ironią na niego patrzał, lepiej może go rozumiejąc niż on sam siebie. Ani na chwilę już dnia tego nie odzyskał tej rubasznej i dobrodusznej wesołości, która niekiedy posępną twarz jego rozjaśniała. Bawił też krótko. Ale przed odejściem zapytał jeszcze Aleksandra, czy ta piękna panna, która go dziś razem ze swą matką odwiedziła, jest jego narzeczoną. Dziś właśnie odbyły się ich zaręczyny. Dziś? Gdzie tu? Jak to? Awicza zdumienie jego rozśmieszało. Cóż w tym dziwnego? Kochają się z sobą od dzieciństwa. Ale dotąd matka sprzeciwiała się ich chęciom z powodu pokrewieństwa. I innych tam jakichś swoich chęci czy zamiarów? I dziś właśnie powiedziała, że już się nie sprzeciwia, że ich sobą zaręcza? Oficer znowu był zdziwiony. Wot Wprzódy nie zgadzała się, a teraz, kiedy pan zgubiony człowiek zgodziła się? No e, to już takie, jak to powiedzieć, błagoroctwo, że człowiekowi aż w głowie kręci się. Ale jakże to będzie? Czy pan myśli, że pana taki puszczą stąd bez żadnego nakazania? To być nie może, ześlą pana, gdzie gorzki pieprz rośnie i majątek pewno odbiorą. Szczęśliwy uśmiech rozlał się po twarzy więźnia. Zniżonym nieco od rozmarzenia głosem odpowiedział. Wiem o tym, ale i tego również pewien jestem, że narzeczona moja nie opuści mnie ani w ubóstwie, ani na wygnaniu. I że w każdej otchłani, wśród każdej burzy czy słoty życia, będziemy sobie nawzajem pomocą i zbawieniem. Oficer stał przez chwilę milcząc i w ziemię patrząc. Po białym jego czole przepływały powstające i znikające zmarszczki. Byłyż to fale podnoszone przez myśli nowe, dziwne, w które wpatrywał się, które wyrozumieć usiłował. I może nie tylko przez myśli. Wyraz rozmarzenia okrywający twarz więźnia i w jego oczy wstąpił. Odbiła się w nich jakaś nagle powstała tęsknota. Ślicznie Pan to powiedziałeś. Wot poezja to prawdziwa, prawdziwa, i wiara w człowieka, którego lubisz. A potem z wybuchem zmieszanych uczuć przyjaźni i zazdrości. Nuda! Szczęśliwy z Pana człowiek, choć zgubiony uśmiechnął się Aleksander. No, nie ze wszystkim zgubiony, ale choć w biedę wpadł, a szczęśliwy. Gdy odchodząc szedł ku drzwiom, kroki jego cięższymi zdawały się być niż zwykle. Dość długo potem nie powracał, aż przyszedł znowu i zaraz po powitaniu powiedział, że czuł się niezdrów i że mu w ogóle na ciele i duszy niedobrze. Więc po co myślał sobie miał tu w usposobieniu takim przychodzić? Myślał nawet też i o tym, aby już wcale nie przychodzić i obecnością swą więźniowi nie mieszać, nie dokuczać. Bo gdzie mnie do was i co wam ze mną za zabawa? Wygórny człowiek, a ja zwyczajnie, z niezmienności, ale nie mógł wytrzymać. Coś go tu ciągnie. Chciałby o niektóre rzeczy zapytać się, pogadać o nich, i jeżeli Awicz pozwoli, to jeszcze ten raz. Ależ owszem, owszem, nie tylko ten raz, lecz ile razy tylko zechce. Czyż nie oddał jemu i bliskim mu osobom przysług ważnych? Czy pomimo wszystko, co ich dzieliło, nie byli związani wspólnością ziemi rodzinnej i może czymś więcej jeszcze? Czymże, czymże? Jakie między nami może być podobieństwo? Nagląco dopytywał się oficer. Widać, o to podobieństwo szło mu bardzo. Czy pan czuje się szczęśliwy? Wzajemnie zapytał go Awicz. Uczynił ręką gest gwałtowny. Kczortu tako jest czastie. No, widzisz pan. Jeden z nas w taki sposób, drugi w taki, a obydwaj. Rozumiem już, rozumiem i to jest prawda. Ponuro w ziemię patrząc, dokończył oficer. Policzki jego były daleko mniej niż przedtem rumiane i pełne, nawet plecy zdawały się mniej szerokie, i mundur obejmował je mniej ciasno. Bardzo wyraźnie schudł i pobladł. A wiczowi również każdy ubiegający dzień powlekał twarz, coraz widoczniejszym piętnem więziennej męki. Szafirowe oczy jego wydawały się ogromne wśród wyszczuplonej twarzy. Młode ciało swobody ruchu pozbawione, nabrało poruszeń ociężałych, pierś przyzwyczajona do powietrza, przestrzeni szerokich i wolnych chwilami, z trudnością oddychała. Przez kilka minut na siebie patrzyli, a potem jednostajnie, porozumiewawczo wstrząsnęli ku sobie głowami. Oficer na stołku siedział, ale łokci z fantazją nie rozstawiał, Oparł je na kolanach i głowę w obie dłonie ująwszy, mówił. Ja o Apolku ciągle myślę. W dzień jeszcze nic, ale w nocy to on ciągle nade mną stoi. Tak jak ja jego tam na trawie widział, z tą czarną dziurą pośrodku czoła. Pytam ja jego. On był rozumny chłopiec, szkoły skończył i z drugiego kursu uniwersytieta. To ja jego pytam się. Jakim sposobem ty, taki rozumny chłopiec, nie wiedział i nie rozumiał? Ale nie tylko on. Wy wszyscy z nauką, z rozumem, jakim sposobem mogli tego nie wiedzieć i nie rozumieć, że to bezumie jest, sumaszestwie, naprzeciw takiej potęgi stawać? Pytam się ja jego. Po co ty, kochany chłopcze mój, z motyką przeciw słońcu skakał? On mnie nic nie odpowiada ale na drugą noc znów przychodzi. Staje nade mną, z tą dziurą w czole i tylko gubami porusza. A mnie zdaje się, że te guby mówią toż ty sam, bracie, zakomenderował żołnierzowi strzelać. W ten czas ja do niego krzyczę, że powinność swoją spełnił, a u niego znowu guby poruszają się i mówią ty dobrze zrobił, ale ty i płakać po mnie nie powinien, bo ja wrogiem był tego komu ty przysięgał służyć no to i co że dobrze zrobił i że nie powinien płakać ja płaczę bo on dorok mnie był bo to była moja krew i wy wszyscy moja krew ja to poczuł teraz kiedy was poznał podniósł nagle głowę w twarzy aleksandra zdziwione i bolejące oczy zatopił byłeś pan kiedy w petersburgu pytanie było niespodziewane odpowiedź twierdząca Jakże nie? Zna dobrze to miasto. Cztery lata przebył tam ucząc się, przed rokiem zaledwie stamtąd powrócił. Oficer wciąż zdumionymi oczyma na niego patrzał. Jakie bogactwa, a? Jakie pałace, wszystko z drogocennych kamieni budowane. Marmur, granit, malachit, złoto wszędzie aż cieką. Jakie parady. A rewie wojenne widziałeś pana? I bogactwo, i pałace, i parady, i rewie Awicz widział. I nawet z bliska się im przypatrywał. A jakie są siły armii naszej, czy pan wiesz? I pewny, że o tym przedmiocie więzień dostatecznych wiadomości posiadać nie mógł, ją szczegółowo mu wykładać. Tyle to i tyle korpusów, dywizji, pułków w piechocie i kawalerii, na takie i na takie rodzaje i oddziały podzielona jest artyleria, a w każdym z oddziałów znajduje się tyle i tyle armat, koni i ludzi. Najdzielniejsi wodzowie, czyli generałowie korpusów i dywizji, nazywają się tak a tak, mają za sobą takie a takie bitwy zwycięskie, doświadczenie wojskowe, wszystko czego potrzeba, aby każdego nieprzyjaciela, choćby najsilniejszego, pobić, zgnieść, zmiażdżyć. Długo opowiadał, wyliczał, wyjaśniał, a im dłużej mówił, tym gorętsza stawała się jego mowa. W uczuciu poszanowania, do czci posuniętego względem tej potęgi orężnej, którą słowami malował, w uczuciu chluby, że sam cząsteczka tej potęgi stanowił, znikać się zdawały i milknąć te zgryzoty, zwątpienia i żale, od których jednak wyszczuplały i pobladły mu policzki. Które sprowadzały mu noce bezsenne, z widmem zabitego brata stojącym u wezgłowia. W zamian poczynał go ogarniać gniew, który nim rzucał i przez gardło jego krzyczał w czasie rewizji owej w owym dworze. Począł biegać po celi więziennej, brwi najeżając, ramionami rozmachując. I wy, 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 garść ludzi niewojennych, mała garść bez armii, bez armat, bez kreposti bez sławnych wodzów, bez skarbu, przeciw takiej potędze wystąpili. Wieć eto bezumie jest, samo samoubijstwo. Czort znajet, to takoje. I żeby to głupie ludzie robili, ciemne, ale nie. Między tymi, co robili, mało głupich i ciemnych. Sam kwiat narodu, samo jego światło. Ja tego zrozumieć nie mogę. I ja by was za to, czort pobieri, Karał, do trumy sadzał, syłał. Nagle znowu na stołku siadł i w obydwie ręce głowę schwycił. Oj, Apolek ty, Apolek. Bracie ty mój, nieszczęśliwy. Ty mnie na tamtym świecie nie przeklinaj za to, że ja tak mówię. Mnie skorno, żałostno, mnie straszno, mnie wszystko we środku przewraca się, kiedy ja to mówię. Ty był rozumniejszy ode mnie, naukę miał. A teraz każdej nocy do mnie przychodzisz. Czemu ty mnie nie powiesz, co ty myślał? w Co ty ufał? Co tobą rukowodziło, kiedy to robili? W chwili, gdy tak pytał, dłoń łagodna z braterską poufałością spoczęła mu na ramieniu. Ja powiem ci o tym, bracie Apolka, co nim rządziło, kiedy on to robił. On kochał ojczyznę i wolność. Czy ty wiesz? Co to ojczyzna? Czy ty wiesz, co to wolność? Nie, ani jednej, ani drugiej tyś nawet nie widział. I jeszcze, on nienawidził niewoli. Czy ty wiesz, co to niewola? Nie, tyś nigdy nie uczuł, czym jest ona, boś sam był jej sługą. I jeszcze, on kochał dawną chwałę narodu swego. Czy ty wiesz, jaką była ta chwała? Nie tobie nikt nie ukazał ani jednego promienia jej korony ani jednego strzępa jej purpury więc zrozumieć nie możesz co w nierówną tę walkę pchnęło apolka co w nią pchnęło nas wszystkich jakie burze szaleją w piersi człowieka deptanego stopą przemocy i jakie niepokonane zapały zrywają go spod tej stopy aby wyprostować się głowę podnieść ramiona wyprężyć i stać się Zraba człowiekiem, człowiekiem wolnym. To są prawa natury, które w nas przemówiły. To wola Boga, który każdemu z ludzi i z narodów dał duszę osobną i wolną. To krzyk naszej duszy do świata, do ziemi, do nieba, że żyjemy i żyjących nikt nie ma prawa wtrącić do mogiły. Zginiemy dobrze. Ale ten krzyk nasz krwią i łzami ociekły, Zostanie w powietrzu i tym, co po nas przyjdą, umrzeć nie da, i sennych zrywać będzie z puchowych pościeli, i stanie się snem czarnym, i snem złotym narodu, i chłoszczącym go do wiecznej walki biczem, a wtedy dopiero przebrzmi, kiedy zwycięży, idea. Ale czyś ty myślał kiedy, co to jest idea? Nie, ty mówisz, idea to głupost. Więc nie rozumiesz tego, że idea to siła potężniejsza od Twojej piechoty i kawalerii, od Twoich armat i sławnych generałów, bo wojsko ich to najlepsze ludzkie głowy i serca, a polem ich bite w to wieki. Dziś pociskami armatnimi na proch starta idea odrodzi się jutro i jej być musi prędzej czy później zwycięstwo ostateczne, i ona jest rozumem wyższym nad cyfrę Twoich armii nad Twoje petersburskie granity i malachity, nad Twoje szyderstwa i gniewy, bo jest samą prawdą świata i Boga. Upadł na zydel Aleksander zmęczony, wzruszony i szybko dyszała mu pierś wyszczuplała w powietrzu więziennym, a o krok przed nim siedzący na stołku podniósł twarz z czołem bladym i siwymi oczyma, które pod rudawymi brwiami gorzały jak żużle. Ja zrozumiał. Może nie wszystko. Ale wiele z tego, co Pan mówiłeś, ja zrozumiał. Tak jest. Idea to nie głupost. Może wy albo wasze naśledniki i zrobią tak, że na świecie żyć będzie lepiej. A teraz ja od co powiem. Nie Pan jesteś człowiekiem zgubionym, choć Pana Sybir czeka, ale ja. Dlatego, że o takich rzeczach nigdy nie myślał, nie wiedział, ja człowiek zgubiony, żeby i generałem został, to czuję, żadnakoż zgubiony. Podniósł się ze stołka na zegarek spojrzał. A wsiotaki na służbę trzeba, wstrząsnął silnie ręką więźnia. Dziękuję panu, dziękuję, dziękuję. Za co tak gorąco i długo dziękował? Czy za rozjaśnianie przed nim ciemności, w które wpatrywał się przestraszonymi oczyma? Czy za obudzanie mu w głowie myśli wyższych nad bagnety, armaty, malachity, granity i wojskowe rewie? Czy może za to braterskie ty, które w głosie Aleksandra zabrzmiało mu echem głosu Apolka? W dniach następnych jeszcze kilka razy ukazał się w celi więziennej, na krótko jednak, bo miał jakieś ważne zajęcia służbowe, które mu czas zabierały. Rozmawiali jednak ze sobą, choć zawsze niedługo. O rzeczach różnych, powszednich i niepowszednich, oficer więźniowi trochę o życiu swoim opowiadał, o oficerskim życiu, które poza czynnościami służbowymi wypełniały karty, kobiety, hulanki. On tyle tylko, że pijakiem nie był. Zresztą wszystko tak jak inni. Podłe życie, rzekł raz. Co tak żyć? To może i lepiej tak jak Apolek. Potem Awicz przez czas jakiś go nie widywał. Aż dnia pewnego. Rozdział szósty. Dnia pewnego kapitan Apolinary Karłowicki wyszedł od przyjaciela swego, stojącego na wysokim postie, jakby ogłuszony i oślepły, tak przerażony i zgnębiony. Coś czarnego wisiało mu przed oczyma, coś ciężkiego leżało mu na głowie, coś strasznego wstrząsało jego sercem. Na świecie sierpień już był, nad ziemią w żółte ścierniska ubraną czas płynął w szacie czarnej i z krajami jej tu i ówdzie zaczepiał o sucho na błękitach nieba wyrysowane linie szubienic. Lasy opustoszały i głosy orężnych bojów przestały już przerażać ptactwo zbierające się do jesiennych odlotów. Natomiast zaludniły się i przeludniły więzienia. Zaludniły się i przeludniły żelazne wozy uwożące gromady ludzkie. Krainy nieprzejrzanych, oddali i niezgłębionych cierpień. Zadzwoniły po miastach i drogach kajdany, rozbiegło się po szerokim kraju słowo katorga. Stały smukłe to pole włoskie nad dachami dworów wiejskich, i w cichej pogodzie sierpniowej milczące słuchały rozległej się u stóp ich szumnie, dumnie, zwycięsko, mowie dotąd niesłuchanej, mowie obcej. Czy to pole te były wyższe od czarno i sucho na błękicie nieba rysujących się linii szubienic? I czy z spośrodka niw w żółte ścierniska obleczonych patrzały one na te linie, które wznosiły się u niskich ścian miasteczek i u wysokich murów miast? Każde miasteczko i każde miasto posiadało swoje szubienice. Stały się one towarzyszkami ludzi, widokiem ich oczu. Przedmiotem myśli i zaprawą chleba. Od wielkorządcy kraju do miast i miasteczek przybył rozkaz, aby w każdym z nich pewna liczba ludzi dostała na szyję powrozy. Niezbędnie i jak najrychlej. Liczba tych przedmiotów najwyższej kary i pomsty ściśle została dla każdego z miast i miasteczek oznaczona. Tu miało ich być trzy, tam pięć. Ówdzie dziesięć i tak dalej. Wybór należał do tych, którzy na każdym miejscu badali i dośledzali winy. Powiedział o otrzymanym rozkazie kapitanowi Karłowickiemu przyjaciel jego, wysoko postawiony i o tym również, że na miasteczko, w którym się znajdowali, przypadło przyszłych wisielców trzech. Na kogo wybór padnie, przyjaciel nie wiedział. Lecz to z żalem powiedzieć musi i do tego dawnego swego współtowarzysza przygotować, że paść on może pomiędzy innymi na plemiannika tegoż współtowarzysza to jest Aleksandra Awicza. Jak to? Bóg z tobą, to być nie może. To tylko dla tych, co z wojska uciekli, albo tam co strasznego, ale on? On. Przez niego to. Przez niego właściwie zginęła cała prawie rota wojska. Zabity został młody i zdolny oficer kozacki. Spadł na wojsko. Taki wstyd. Zrozumiej, że ty, Apolinar, że to wina ogromna, a twój krewny powiększa ją jeszcze postawą, jaką wobec komisji zachowuje. Wyznaje wprawdzie swoje przestępstwo, lecz że popełnił je, nie okazuje ani cienia żalu i nic więcej oprócz tego, że je popełnił, wyjawiać nie chce. Skryty jest, hardy, popędliwy. Wymykają się mu czasem wobec sędziów słowa nieoględne, które wprawdzie powstrzymuje prędko, ale które gdy raz padną, już ich w pamięci nie zatrzeć. Sędziowie go nie lubią i uważają za jednego z najniebezpieczniejszych, najszkodliwszych. Są przy tym obarczającego zeznania ludzi postronnych. Szerzył bunt, namawiał do niego innych, zgromadzał broń, służba jego dowoziła do obozu miatierzników żywność. Bardzo, bardzo jest prawdopodobne, że wybór sędziów pomiędzy innymi i na niego także padnie. Zrozumiej, że Apolinar, że ja nie jestem członkiem komisji, że to do mnie nie należy i że powtarzam tylko co słyszał od innych, a powtarzam dlatego, że ciebie jak swoją duszę lubię i chcę, abyś o tym, co mocno zaboli, dowiedział się z ust życzliwych. Otóż to bieda mieć krewnych pomiędzy takimi i jeszcze ich lubić. Ja ciebie żałuję, Gałupczyk, i wszystko, co w mocy mojej czynić będę, aby się to odmieniło, aby to nie nastąpiło. Ale wszechmogący przecież nie jestem. Jeżeli nawet od szubienicy go wykręcę, to już od katorgi za nic. Jeżeli nie na szubienicę, to do katorgi musi pójść. Jeżeli nie za przestępstwo swoje, to za hardość i zamkniętość, za to, że sędziów swoich źle dla siebie usposobił, na to już nic ja poradzić nie mogę. Nie był przyjaciel na wysokim postie stojący człowiekiem złym. Był nawet człowiekiem wdzięcznym i litościwym. Jedno jeszcze dla krewnego przyjaciela uczynić może. Uprosi członków komisji, aby go raz jeszcze przed sobą postawili i spróbowali. Czy się nie upamięta, czy nie zmięknie, czy nie wyjawi różnych tam rzeczy, o które dotąd nadaremnie go zapytywali. Mogłoby to ich ułagodzić i nieco dla niego zjednać. Już ja tak zrobię, że on jeszcze raz do komisji wezwanym zostanie, a ty, Apolinar, popracuj nad nim, żeby spokorniał, zmiękł, wyjawił. Podziękował oficer swemu wysoko postawionemu przyjacielowi za jego przyjaźń, za jego dobre chęci, ale długo mówić nie mógł, bo coś go za gardło chwytało i za czaszkę. Także mowę i myśli miał zmącone. Tyle tylko, że jeszcze zapytał, jak prędko nastąpić to może? Co? No, jak prędko będziecie wieszać? żachnął się przyjaciel. Pomiłuj, Apolinar, czyż to ja? Nie, nie, nie ty, nie ty, gałupczyk, ale jak prędko? Za tydzień, za dziesięć dni najdalej. W rozkazie stoi rychło. Dobrze, a to wezwanie do komisji? Może za dni pięć albo sześć, nie prędzej, bo oni tam roboty mają proprast. Pozwolisz dowiadywać się? Jakże, naturalnie. Co dzień? Co dzień, Apolinar. Jak twoim usługam i jeszcze. Nigdy dość nie odpłacę. Schodził ze schodów wysoko postawionego przyjaciela jak ogłuszony i oślepły. I gdy na ulicę wyszedł, jeszcze ciemność czerwona przed oczyma mu wisiała. Dobry był przyjaciel dla niego i dla jego plemiannika, ale sprawiedliwie rzekł, że wszechmocy w ręku swym nie dzierżył. Zapomniał kapitan Karłowicki o tym, że skłamał przed przyjacielem i że Awicz krewnym jego nie jest. Parę razy nazwał go w myśli swoim plemiannikiem, a nieustannie czuł, że go serce i głowa bolą, jak bywa tym, którzy idą za pogrzebem najdroższych krewnych. I jeszcze gorzej. Bo o pogrzebie, że nastąpi, choćby przez dzień czy przez dwa już wiadomo, a to spadło tak niespodziewanie. Wiedział i przedtem, że biedy jakieś stać się muszą. Pewno majątek odbiorą, na Sybir wyślą. Jednak nic by to jeszcze takie zuchy bez majątku i na wygnaniu, zwłaszcza z tą narzeczoną, z wygnania ludzie wracają. Ale szubienica, katorga albo szubienica. I wybieraj tu człowieku, co gorsze, a co lepsze. Jedno i drugie, jak poczwary, w oczy mu patrzą. Szubienicę widzi tak wyraźnie, jakby rzeczywiście przed nim stała. I dzwonienie kajdan słyszy. I stuk młotów także, świst batów. Czord znajet, jaki to świat, jakie ludzie, jakie życie nasze. Przeszedł ulicę miasteczka, nic i nikogo nie widząc, aż wyszedł w pole. Tu powiewy wiatru nieco go otrzeźwiły. Stanął, na zegarek spojrzał, pomyślał. Może jakie obowiązki służbowe, może do nich powracać trzeba. Nie. Na szczęście dziś wszystko już wypełnił, co do wypełnienia było i aż do końca dnia miał czas wolny. Poszedł więc dalej, drogą bielejącą pośród żółtych ściernisk. I wkrótce pleczysta postać jego ze zwieszoną głową zniknęła w pobliskim lesie. Wieczór zbliżał się. I nad lasem tylko już rąbek tarczy słonecznej widać było, gdy do miasteczka powracał. Kilka godzin przepędził sam jeden w myślach samotnych, kiedyś tam chodząc po drogach leśnych lub siedząc na obalonych kłodach, pod parasolami sosen, przy świergocie ptactwa w zapachu wilgotnych muchów. Czy to samotność i natura tchnęły w niego spokój i ukojenie? Borysy miał ukojone, kark wyprostowany i krok spokojny, równy. Szedł prędko i gdy znalazł się na ulicach miasteczka, iść zaczął jeszcze prędzej, szedł prosto w kierunku więzienia. Gdy tylko zamknęły się za nim drzwi celiawicza, bez słowa powitania, zapytał: Gdzie mieszka narzeczona pańska? Ależ ona i matka jej dziś tu były, wesoło zawołał Awicz. To może jeszcze w miasteczku? Nie, odjechały stąd prosto do domu. A gdzie ten dom? Gdzie ten dom? Jak nazywa się ten majątek? Ile wiorst stąd? Sypał pytaniami oficer. I teraz znowu można by w oczach jego dostrzec mękę duszy, gorączkę ciała. Awicz, ucieszony nowym widzeniem się z narzeczoną, śmiał się. Na co panu te wiadomości i co znaczą te pytania? Niechże panu nie przychodzi do głowy zakochać się w mojej narzeczonej. Żartujecie, a ja seriozno. Upadł na stołek raczej niż na nim usiadł. Ręką powiódł po czole. Ja zmęczony, ale od co jest. Podjęłam służby mnie na wieś posyłają. Może tam, gdzie blisko narzeczona pańska mieszka, chciałbym wstąpić. Poznajomić się, uszanowanie jej i jej matce złożyć Awicz uprzejmie odpowiedział Owszem, owszem, radę będą panu Ciotka moja ma zawsze łzy w oczach, kiedy o panu wspomina Ryczał, mówił, to ryczał i obrzydliwie żołnierzy łajał, ale od strasznych nieszczęść wyratował I za to, że widywać mnie mogą, bardzo panu są wdzięczne Ucieszą się, gdy je pan odwiedzi. Nie masz pan przy sobie notatnika i ołówka, to bym nazwę majątku zapisał, bo trudna do zapamiętania i możesz pan zapomnieć albo przekręcić. Miał przy sobie jakiś zeszycik przy pełnieniu służby potrzebny i podał go razem z ołówkiem awiczowi. Ten miał już pisać, ale wstrzymał się i namyślał: Może tę nazwę i którędy tam jechać po rosyjsku panu zapisać? Łatwiej pan wyczyta. Może w jakim pośpiechu. Potwierdzająco skinął głową i uważnie patrzał na Awicza, kreślącego w małym zeszycie słów kilka po rosyjsku. Pan tego języka nienawidzisz? Język miałbym nienawidzić? A cóż on winien? Czy to on podbija, bierze w niewolę, krzywdzi, gnębi? Uśmiechnęły się poważnie dziś usta oficera. Nuda! Ale ludzi, co tym językiem gadają, to pan pewno urzaskak nienawidzisz. Awicz ramionami wzruszył. Nie wszystkich. Tych, którzy mi matkę mordują i braci dręczą, nienawidzę. Ale tych, co żyją gdzieś tam daleko ani myśląc o tym i żadnej korzyści z tego nie odnosząc, tylko żałuję. Bo złość jak jad przenikając cały organizm i w nich przeciec może. Wiesz pan co? Tu zerwał się z Zydla i z energicznymi gestami kończył. Z moją naturą nienawiść się nie godzi. Ja bym wolał wszystkich ludzi kochać, ze wszystkimi być w zgodzie. Cóż, kiedy taki jeszcze świat? Taki jeszcze świat, jak echo powtórzył oficer. Ale więzień o rzeczach bolących dziś długo mówić nie chciał. Był cały różowy od dzisiejszego widzenia się i od dzisiejszej rozmowy. Wzrok jego upadł na szybkę w oknie otwartą, jaka cudna zorza! zawołał. Spójrz pan nad pasem lasu słały się istotnie purpury zorzy już prawie jesiennej, jaskrawej, a smętnej. Podszywały je ognie przysłonięte, tajemnicze, i wypływało z nad nich jezioro bladego złota. Dwie pary zamyślonych oczu ludzkich przez okienko więzienne patrzało na tę pyszną ozdobę nieba. Więzień po chwili mówić zaczął: Czy pan nic na tę zorzę patrząc oprócz niej nie widzisz? Czy panu nic na powierzchni jej się nie przedstawia? Ja widzę. Mnie się przedstawia tu, na tym złotym jeziorze. Dom mój rodzinny nad jeziorem stojący. Moja kochana jeziorna, której już może nigdy nie zobaczę. Nieduże to, nie wspaniałe, ale takie miłe, drogie. Z każdym nerwem mego ciała, z każdą struną mej duszy związane. Oto tu, nad tą fioletową chmurką, stoi dom niewielki, jak nasze wszystkie biały i z gankiem. Tam dalej to pole włoskie, a tam stary wiąz pośrodku dziedzińca. Po którym biegnie pies Nestor, ulubieniec mojej nieboszczki matki. Zaśmiał się jakoś z cicha i z kolei wskazał na pas ciemnego fioletu, w dalekich głębiach nalany płomiennym ogniem. A na tym pasie ciemnym i w głębi gorającym, wiesz pan co widzę? Chatę sybirską daleką, daleką, pod światłami północnej zorzy stojącą i na progu jej nas dwoje. A pan co widzisz? Czy nic wcale? To być nie może, powiedz pan szczerze. Umilkł w połowie wyrazu i wzrok szybko z zorzy na towarzysza przeniósł, zdziwiony gwałtownym jego ruchem. Oficer gwałtownie cofnął się od okienka i oczy zakrył ręką, która drżała. I on zobaczył coś na złotym jeziorze zorzy. Zobaczył sucho zarysowane na nim czarne linie. Rękę od oczu odejmując zaczął spiesznie. To nic, to nic. Oczy od patrzenia na tę światłość zabolały. Mnie już czas iść. Za trzy dni będę jeździł po służbie i pana nie zobaczę. Bądź pan zdrów. Był już przy drzwiach, zatrzymał się jeszcze. Bądź zdrów, powtórzył. A potem przez okrągłe okienko w drzwiach. Atwarit. Ale mniej jakoś głośno i twardo niż zwykle. Z łatwością otrzymał trzydniowy urlop. I u końca dopiero dnia trzeciego do miasteczka powrócił. Zaraz poszedł do wysoko postawionego przyjaciela. — Dokuczam ci, ja, łupczyk, ale to już ostatni raz. Potem nigdy już nie będę. Cóż z tym wezwaniem mego plemiannika do komisji? Kiedy? — Jutro wieczorem. Radość błysnęła mu w oczach. — Wieczorem? To dobrze, dobrze. Z czego ty tak ucieszył się, Apolinar? Cały dzień jeszcze mieć będę do namawiania. Namawiaj, namawiaj, aby upokorzył się. Od tego zależy wszystko. Ale drogi, uczyń ty mi jeszcze jedną łaskę. Niech ja jego sam do komisji prowadzę, nie żołnierze, ale ja sam. Z żołnierzami widzisz, jak będzie szedł, to w nim znowu zbuduje się polska i szlachecka dusza. A ze mną to co innego. Ja go jeszcze przez drogę do ostatniego momentu, rozumiesz? Ostatnie wrażenie. Rozumiem! Jak ty jednakosz Apolinar zmizerniał i jaka pieczal w twoich oczach. Ja ciebie żałuję. Poproszę, aby ci dali bumagu, paprikazaniu. Kapitan Karłowicki objął ramionami współtowarzysza lat chłopięcych. Nie wiedzieć dlaczego popatrzał na niego długo, długo. I na koniec serdecznie go ucałował. Bóg niech będzie z tobą, Bóg niech będzie z tobą. Ja tobie z serca dziękuję. Za wszystko. Co tobie? Jakbyś dokąd wyjeżdżał i żegnał się? Ale prawda, że tu teraz żyjąc rozum postradać można. urzasy takie. Już ja posłał prośbę, aby mnie stąd przenieśli, choć na Kamczatkę, byle gdzie indziej. Nie mogę dłużej wytrzymać i rąk swoich w tym wszystkim marat nie chcę. Z dziwnie uspokojoną, wypogodzoną twarzą wyszedł kapitan od przyjaciela swego. Targał go przedtem niepokój, czy to wezwanie do komisji nie wypadnie w godzinach dziennych, choć miał nadzieję, że stanie się to wieczorem, bo komisję, Ogromną ilością posiedzeń obarczone dniami i nocami pracowały. Teraz upewnił się o czymś dla siebie bardzo ważnym, i to mu dawało wygląd człowieka zadowolonego. I jeszcze, niewiele o tym myśląc, czuł w głębi radość, że przyjaciel wysoko postawiony, ten dobry, kochany człowiek, chce kraj ten opuścić i rąk swych urzasami tymi nie marać. Namawiać awicza, aby spokorniał, zmiękł, wyjawił to, co komisja zapytywać będzie, ani myślał. Wiedział naprzód, że namawianie skutku by nie osiągnęło, a potem nie chciał, aby za cenę choćby życia jego i swego nie chciał, aby się tak stało. Chętnie tylko w myśli sprawę sobie z tego zdawał, ale czuł bardzo wyraźnie, że gdyby się tak stało, gdyby awicz upokorzył się, zmiękł. Począł wyjawiać, byłoby to dla niego czymś takim jak zaćmienie słońca, lub rozsypanie się w proch tych kształtów, którymi zachwycały się jego oczy. Jednak, pomimo że z przeprowadzenia więźnia do miejsca posiedzeń komisji, nie zamierzał czynić takiego użytku, o jakim przyjacielowi mówił, radość milcząca ale głęboka napełniła mu oczy. Gdy przyobiecaną bumagę wziął do ręki, schował ją za mundurem u piersi. I jeszcze kędyś na kraniec miasteczka poszedł, kędyś dość długo bawił, aż na koniec godzinę oznaczoną nieco wyprzedzając, udał się do więzienia. Wchodząc do celi Awicza rzekł od razu. Jesteś pan wezwany do komisji i ja mam pana tam zaprowadzić. Na więźnia wiadomość ta wywarła wrażenie przykre. Nie spodziewał się jej. Myślał, że śledztwo zostało już ukończone. Ale jeżeli trzeba, to trzeba. Czego ci ludzie chcą jeszcze od niego? Czego się po nim spodziewają? Powinni byli przecież zrozumieć, że nie wytłoczą z niego ani jednego słowa więcej nad to, co już powiedział. Prędkoż to nastąpi? Dziś? Jutro? Zaraz? Oficer uprosiłby mu pozwolono tam go zaprowadzić, bo może przecież nie tak przykro będzie jak z feldfeblem i żołnierzami. Aleksander ze wzruszeniem rękę mu ścisnął. Jaki ty dobry dla mnie, bracie. No co tam, co tam. Ja by dla ciebie, boch znaje, to. Dziwne u ludzi bywają czasem przeczucia. Te uprzedzające wypadki rzuty duszy. W tej chwili dwaj ci ludzie po raz pierwszy zaczęli sobie mówić ty. No, rzekł oficer. Czas nam w drogę. Przez otwór w drzwiach zawołał. Smatrytiel! Wezwany dozorca natychmiast wszedł do celi. Karłowicki papier za mundura wyjęty mu pokazał. Po prikazaniu. Wyszli obaj z celi, przeszli różne korytarze i wschody. Przed wyjściem z budynku Karłowicki znów komuś papier pokazywał. Szyldwachy wszystkie rotnego dowódcy salutowali. Gdy znaleźli się na ulicy, oficer więzienia pod ramię ujął i krokiem iść zaczął. Aleksander odetchnął pełną piersią. Ach, rzekł, powietrzem świeżym oddychać choć przez chwilę. Co za rozkosz. Ale dlaczego idziemy tak prędko? I nie dał towarzyszowi czasu na odpowiedź, bo sobie o czymś przypomniał. Ale, ale, widziałeś narzeczoną moją i jej matkę? Byłeś u nich? Jak mają się? Co tam słychać? Uliczki miasta były ciemne i prawie puste. Kiedy niekiedy tylko dwaj spiesznie idący ludzie spotykali się z niepozornymi, śpieszącymi, obojętnymi na wszystko, co ich samych nie otaczało przechodniami. Jednak oficer do szeptu prawie głos zniżył, odpowiadając. – Twoja narzeczona to cud, kobieta. Odważna, dla ciebie na wszystko gotowa. Wot polki to kakija! Ja dawniej żadnej nie znał. My z nią wiele, wiele mówili o różnych tam. Naradzali się i ja tobie powiem, że u niej nie tylko krasata i serce, ale i rozum. Mówiąc, przyspieszał coraz kroku. Czego my tak biegniemy? zadziwił się znowu Aleksander. Tak trzeba, odpowiedział oficer i w głosie jego zabrzmiała nuta wydającego rozkazy kamandira. U końca wąskiej uliczki widać już było jednopiętrowy budynek, w którym zasiadła komisja. Wszystkie okna budynku tego były oświetlone. Przed gankiem paliła się latarnia i w świetle jej połyskiwały bronie szyldwachów. Jeszcze kilka, jeszcze kilkanaście kroków i oficer nagłym ruchem skręcił w jakieś ciasne, brudne przejście pomiędzy jakimiś wpół rozwalonymi lepiankami i płotkami, więźnia za sobą pociągając. Co to, dokąd? Gdzie idziemy? Milcz, szepnął oficer. I jakkolwiek szept to był, zabrzmiał w nim twardy, niemal groźny rozkaz. Ramieniem, jak żelazną obręczą, opasywał ramię więźnia. Lepianki i płotki stawały się rzadsze. Można było wśród zmroku dostrzec, ukazujące się za nimi pole. Ramię Aleksandra, pomimo żelaznego uścisku oficera, drżeć zaczęło. Co to jest? Dokąd mnie prowadzisz? Co chcesz uczynić? Nie odpowiadał. I po minucie znaleźli się już za miasteczkiem. Wieczór był dość późny i pomimo gwiazd usiewających niebo ciemny, bo szmaty chmur tulały się pod gwiazdami, gnane i rozganiane przez wiatr, którego prawie jesienne podmuchy zlekka szumiały po gładkim polu. Na wąskiej ścieżce przeżynającej pole tu i ówdzie rosnącymi nad nią krzakami ocienionej. Oficer zwolnił kroku i szeptem mówić zaczął. Ty nie wiesz, że Tobie grozi śmierć? Na szubienicy albo katorga. Ja o tym dowiedział się i nie mógł przecież z rękoma założonymi czekać. Ja pojechał do twojej narzeczonej i my z nią wszystko ułożyli. Ty będziesz wolny. Wielki Boże! wykrzyknął Aleksander. Cicho. Zasyczał oficer i narzekać zaczął, Oj ty Boże mój, jaki byłki charakter! Tu trzeba jak myszy cicho, a on krzyczy, słuchaj i nie mów nic, ja wszystko powiem. Szybko idąc z głową ku głowie towarzysza przybliżoną, mówił: Przez las ten przelecisz wiorst trzy. Za lasem będzie kareta sześciu końmi zaprzężona, z dwiema damami. Potem jeszcze mnóstwo szczegółów i na koniec o świcie w drugiej guberni już znajdziesz się, a tam granica awstryjska niedaleko. Będą tacy ludzie, co tobie, jeszcze trochę szczegółów i wskazań. Aleksander nie odpowiadał. Ogłuszony, wstrząśnięty, do utraty oddechu pociągany naprzód przez towarzysza, który znowu kroku niezmiernie przyspieszył. Już znajdowali się blisko lasu. Pod lasem na tle zmierzchu zarysowały się sylwetki osiodłanego konia i człowieka za uzdę go trzymającego. Dostrzegłszy nadchodzących, człowiek lejce na szyję konia zarzucił i, jakby pod ziemię zapadł, tak w mgnieniu oka zniknął. A koń z głową ku nadchodzącym obróconą zarżał nagle krótko. Piorun, mój piorun! krzyknął awicz i rzucił się na szyję pięknego zwierzęcia a ono zgrabny pysk na ramieniu mu położywszy, wydawało chrapania urywane, w których czuć było pieszczotę i radość. Ale pomiędzy witających się przyjaciół wmieszało się ramię rękawe munduru okryte. Głos niecierpliwy rozkazująco wymówił – dość tego, wsiadać na koń! Ale teraz w postawie Aleksandra tkwił wyraz oporu. – Nie chcę. – A ty? – Odpowiesz przecie za mnie. Przeze mnie zginiesz. Za nic w świecie. Wracajmy, wracajmy co najprędzej. Z pobłażliwym uśmiechem oficer głową strząsnął. Wot, niby ty rozumny, a dziecko, czyż ty myślał, że ja i dla siebie ratunku nie obmyślił? Ja zdradził. Ja przeciw obowiązkom i prawu służby postąpił. Ja przyjaciela oszukał. To jakże ja mógłby tutaj pozostać? Ja tak samo jak ty ucieknę. Czy podobna, więc razem? czemuż nie razem? potrząsnął znowu głową oficer, lecz na znak przeczenia. Nie można razem. Ja sobie inną drogę prydumał a ty o mnie bądź spokojny. Ani na karę, ani na hańbę ja nie dam się. Za ćwierć godziny i mnie tak jak ciebie już tu nie będzie. Widząc, że Aleksander w wahającej się jeszcze postawie przy koniu stoi, Dłoń na ramieniu mu położył. Oczy jego z głębokim, bolesnym błaganiem, z bliska zatapiały się w oczach Awicza. Siadaj, prędko i leć. Zrób mi tę łaskę. Ja wróg ojczyzny. W piersi mu coś załkało. Niech to przynajmniej zrobię, że jej dobrego syna wyratuje. Niech to przynajmniej ja. Dla ojczyzny. Awicz roztworzył ramiona. Spoili się w uścisku silnym, lecz krótkim. Oficer napędzał prędzej, prędzej. Ej, piorunie koniu, mój kochany, przenieś ty mnie na wiatrowych skrzydłach przez piekielne drogi. W polu w pobliżu lasu, pod rozłożystą gruszą dziką, oficer wsłuchiwał się w tętęt konia, który oddalał się cichł w lesie, aż ucichł zupełnie. Wyjął zegarek za munduru. Nisko pochylił się nad nim, dojrzał pomimo zmroku godzinę i minutę. Już od pięciu minut powinien być tam razem z więźniem. Nic to. Jeszcze pięć minut spokojnie czekać będą. Oparł się plecami o drzewo, którego rozłożyste gałęzie okrywały go grubym cieniem i patrzał na szmaty chmur przepływające pod gwiazdami. Przepływały bardzo prędko i podobne były do ogromnych ptaków z poszarpanymi ciałami i skrzydłami. Gwiazdy to ukazywały się, to znikały. Bezbrzeżna samotność rozlewała się po gładkim polu i po gęstym zmroku, w którym sam jeden z szelestem lekkim latał chłodnawy wiatr. Człowiek pod dziką gruszą stojący znowu przybliżył do oczu zegarek. Teraz już tam niepokoić się zaczęli. Do kieszeni munduru sięgnął i w kilka sekund potem pod rozłożystymi gałęziami drzewa huknął rewolwerowy wystrzał. Jednocześnie postać w zmroku niewyraźna, lecz ciemna i ciężka runęła u stóp drzewa na rozroszone trawy. Ej, serce człowiecze, jakie ty psoty srogie niekiedy płatasz tym, którzy w uderzenia twoje nie wsłuchiwali się nigdy. Ej, krwi od rodu ojczystego w dziedzictwie otrzymana! Jak ty czasem obojętnie po żyłach człowieczych krążysz, aż wzburzysz się i zapłoniesz zgryzotą śmiertelną? Ej, ty niewolniku biedny, któremu palce ziemskiego pana ugniotły duszę w kształt dla niego pożądany! Coś uczynił, gdy ta dusza ocknęła się i krzyknęła, że taką pragnie zostać, jaką stworzył ją pan niebieski. Ten audiobook pochodzi z Biblioteki Internetowej Wolne Lektury. Znajdziesz w niej tysiące darmowych e-booków i audiobooków. Jesteśmy niekomercyjną organizacją pozarządową i działamy dzięki wsparciu darczyńców, takich jak Ty. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wspieraj Wolne Lektury stałą, comiesięczną kwotą lub wesprzyj nas jednorazowo. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do nowych nagrań.